Cieszę się, że już jesteście. Poczekamy jeszcze na głównego prowadzącego, czyli na Mateusza i będziemy zaczynali. Oczywiście dzisiejszym gościem jest Mateusz Lachowski, ale zobaczymy, z tego co wiem, jest w podróży i będzie się z nami tutaj łączył. Jeżeli to się uda, to będzie super. Myślę, że tak, bo już nieraz z trochę gorszych warunków udało mu się z nami tutaj skomunikować, więc i dzisiaj na pewno też się uda. Czekamy także na naszego głównego hosta. Za chwilę powinien się pojawić. No i będziemy dzisiaj podsumowywali rok 2022. Także przygotujcie się, bo jestem ciekawy, jak wam przede wszystkim ten rok minął. Co chcielibyście tutaj wrzucić jako to wydarzenie, które przykuło waszą uwagę najbardziej, ale nie tylko. Co się u was wydarzyło ciekawego? Czy to był dobry rok, czy też nie? Czy warto go zapamiętać i z jakich powodów? A może zupełnie nie i przejdziemy sobie do porządku dziennego, czekając właśnie na zbliżające się święta, a następnie ten fajny dzień albo fajną noc, fajne przejście z jednego dnia w drugi, czyli na przejście z tego starego roku do nowego. Ten nowy na pewno będzie ciekawy, ale to za chwilę sobie jeszcze o tym opowiemy. Ja czekam również tutaj na Bogusława, którego jeszcze nie widzę. Jest Bogusław. Bardzo się cieszę. To już tutaj zapraszam do prowadzenia. Jest Seweryn. Świetnie. Danuta. Dobry wieczór. Artur. Jest z nami Piotrek. Jest Sylwia. Jest Jurek. Jest Kasia. Świetnie. Fajnie, że jesteście. Jest nas coraz więcej. Cześć, witam. Dobry wieczór wszystkich zebranych. Witaj, Robercie. Cześć, Bogusław. Słyszymy się bardzo dobrze. To mnie bardzo cieszy. Także ja już oddaję tobie mikrofon. Tutaj delikatnie, ale to delikatnie zdradziłem nasz główny dzisiejszy temat, ale myślę, że on się rozwinie w trakcie. Tak, dziękuję bardzo. No oczywiście zapraszamy do żywej dyskusji, bo przypominam, że najwięcej zgłoszeń zawsze jest wtedy, kiedy już musimy kończyć, więc śmiało. Jeżeli chodzi o naszego gościa, no to mocno reklamowane dzisiejsze wydarzenie. Informacja jest taka, że musimy chwilę na niego poczekać, bo jest w trasie. Nie będę zdradzał, w jakim miejscu się przemieszcza. Jeszcze jedzie samochodem, ale obiecał, że jak najszybciej uda mu się tylko z nami połączyć, to dołączy i będziemy mogli wspólnie poprowadzić nasz dzisiejszy program. Zamysł jest taki właśnie, żeby podsumować, tak jak już Robert wcześniej powiedział. No, grudzień się zaraz kończy, przygotowania do świąt idą pełną parą. Mamy nadzieję, że dyskusja będzie ożywiona i tak chciałbym na początek zaproponować takie podsumowanie, może wybranie. Szkoda, że nie można sądy zrobić, ale w zasadzie można by wymienić no, kilka zdarzeń, które warto przypomnieć bądź skomentować. Wydaje mi się, że oprócz wojny w Ukrainie, bo to jest jakby główny temat wszystkich newsów na całym świecie, ostatnio Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to też dosyć dużo postów, ale jestem ciekawy, jakie wy macie jeszcze ewentualnie propozycje takie, które się wydarzyły, czy to w sferze publicznej, takiej typowo politycznej, czy może, nie wiem, czy to dobry moment na to, żeby ruszać Kościół katolicki, czy może to, że będą, że są planowane zmiany w ordynacji wyborczej, bo nie chce mi się wierzyć, że tutaj nie będzie ruchów, więc jeżeli chcecie się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami, to zapraszamy do zabierania głosu.
Nie wiem, Robert, masz jakieś swoje typy? Ja swoje chciałbym zostawić na później, bo nie chciałbym wyczerpać tematu przy pierwszej wypowiedzi. Może masz coś? No właśnie, ja mam, oczywiście, to był bardzo ciekawy rok dla mnie, szczególnie, bo bardzo dużo się wydarzyło, więc ja nie wiem, ja chyba każdy rok gdzieś tam wspominam dosyć dobrze, bo warto się skupiać na tych fajnych rzeczach, nie na tych złych, bo one oczywiście się zdarzają każdemu z nas, ale kto by chciał je rozpamiętywać, zwłaszcza w perspektywie tej, że za chwilę jest nowy rok, nowe rozdanie, nowy początek tak naprawdę tej całej naszej przygody i nie ma co się skupiać na tych złych rzeczach. Warto zapamiętać to, co było fajne, to, co było dobre, ciekawe, co motywuje może do działania na przyszłość i dlatego też ja zdecydowanie zostanę po tej twojej stronie, czyli na początek nie chciałbym zdradzać tych swoich typów, bo chyba nie o to chodzi, ale oddajemy wam mikrofon i zapraszamy do dyskusji. Podzielcie się z nami tym właśnie, co dobre było dla was w tym ostatnim roku, czy też w ostatnich chwilach tego roku, tak, ale także co ciekawego u was się wydarzyło. Nie tylko z tego życia politycznego, którym tutaj bardzo często żyjemy na Twitterze, ale przecież także z tego życia prywatnego, bo ono jest chyba dla nas najważniejsze. Może to były fajne rzeczy, które właśnie warto wrzucić tutaj chociażby na forum, żeby dały nam trochę energii większej, trochę zmotywowały, trochę naładowały nam te baterie i popchnęły do pewnego rodzaju działania. Bo moim zdaniem, bo bardzo często zresztą to podkreślam, tego działania z naszej strony jest chyba trochę za mało, ale do tego pewnie dojdziemy. Nie chciałbym wszystkiego tutaj uzewnętrzniać, więc czas start. Rozpoczynamy. Kto pierwszy się zgłasza, bierzcie ten mikrofon bardzo śmiało i mówcie, bo to nie muszą być długie wypowiedzi, może być tylko chwila, może być jakieś pierwsze przemyślenia. O, Seweryn już się zgłasza, dodajemy Seweryna, proszę bardzo, i Seweryn na pewno się czymś ciekawym z nami podzieli. To zapraszamy. Tak, Seweryn, śmiało, to jeszcze tylko tutaj nawiążę, że to mogą być też prywatne takie rzeczy, oczywiście, jak najbardziej. No dla mnie takim fajnym wydarzeniem było to, że zostałem zaproszony właśnie do Radia Rebeliant, czego się nie spodziewałem. Na Twitter Space trafiłem stosunkowo niedawno. Kiedyś miałem konto na Twitterze, ale bardzo mocno łobuzowałem, byłem w bardzo mocnej opozycji do rządzących, aż do przesady. To było konto, które później zamknąłem, już nie będę do niego wracał, ale jeżeli chodzi o Radio Rebeliant, to powiem wam, że w wieku 16-17 lat w zasadzie, to jeszcze było liceum wtedy, pracowałem w studenckiej rozgłośni w Gdańsku, to było kiedyś pirackie radio, Radio Arnet, nadawało bez koncesji. No, miałem okazję tam poznać naprawdę ciekawych ludzi, między innymi właśnie Skibę, między innymi Pawła Konaka, między innymi Brzuskę Brzuskiewicza, między innymi wypadło mi z głowy, ale sobie zaraz przypomnę, to był kwiat trójmiejskiej młodzieży wtedy, więc no powiem wam, że jak miałem możliwość tutaj zadebiutowania i poznania tych wszystkich ludzi z wyższych sfer politycznych przede wszystkim, ale i nie tylko, no to dla mnie to jest taka motywacja, że warto, że kiedyś jeszcze można wrócić do tego, co się kiedyś robiło typowo amatorsko. Więc tak przez chwilę prywata podziękuję wszystkim, którzy zdecydowali, że mogę tutaj być jako prowadzący, współprowadzący, mogę tworzyć. I no to jest dla mnie taki kop na przyszły rok, bo chcemy się rozwijać. To tyle, Seweryn, zapraszam. Co tam ciekawego? No cześć. O właśnie, to co ty powiedziałeś, to pełna zgoda. Nie spodziewałem się, że to Sylwia i ekipa będą mnie chcieli przygarnąć do siebie, bo cały czas się nie czuję, ale wracając do dobrych rzeczy, ja uważam, że pomimo tych wszystkich no, rzeczy, które nas dotykają, tych niepewności, napięć i tak dalej, to były też dobre rzeczy, przynajmniej dwie. Pierwsza rzecz taka na poważnie to, że
Ja przez pierwszy dzień tego konfliktu w Ukrainie naprawdę się przestraszyłem, przyznam szczerze. Po kilku dniach już widziałem, że nie jest źle, że nie jest tak, jak się spodziewałem, bo jednak spodziewałem się, że Rosja zagarnie dużą część Ukrainy i tam będzie wojna partyzancka i że to się na nas odbije i że będzie słabo. No generalnie jakkolwiek oni cierpią oczywiście i bardzo mi żal jest Ukraińców, to jest dużo lepiej niż myślałem, że będzie i uważam to za duży pozytyw. A teraz takich rzeczy mniej poważnych. To był wyjątkowo grzybowo dobry sezon. Doprawdy nigdy nie zebrałem tyle prawdziwków. Od końca sierpnia praktycznie do końca października, wchodząc do lasu, musiałem wychodzić, bo nie miałem co zbierać, więc nigdy tak nie miałem. I to było super. Przez 2 miesiące zebrałem tyle grzybów, że wszystkich obdarowałem, aż w końcu nawet ode mnie tych grzybów nie chcieli. Dzięki. No, dziękuję. To ja się tylko przyznam, że ja w tym roku na grzybach w ogóle nie byłem. Naprawdę nie byłem absolutnie. Może w ramach spaceru, ale to typowo spontaniczny wypad. Wracając jeszcze do tego, ile osób poznałem w tym moim pierwszym radio, no to Jarka Janiszewskiego pominąłem, wypadł mi całkowicie z głowy, przepraszam. To był mój, można powiedzieć, wprowadzany. Byłem przez niego wprowadzany w te wszystkie realia. Mikrofonu i tutaj jeszcze dodam, że swój debiut na antenie miałem śpiewając piosenkę z zespołem Hej na żywo. Mam z tego kasetę. Jeżeli ktoś wie, co to jest kaseta magnetofonowa, uwierzcie mi, że to jest coś, co na każdej imprezie powinno się wyciągać. Dobrze, Ania się zgłosiła, zapraszamy i Artur. Ja się zgłosiłam? Dobra. To ja jestem chiński ochotnik. Okej. No dobra, dajesz. No co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że kolejny rok za mną i znowu się, że tak powiem, nie poddałam, więc dalej pcham ten wózek ucztowy i to jest dużo, bo czasami naprawdę ręce opadają z szelestem. To jest jakiś tam sukces. Po drugie, fajnie, że się otworzyły te pokoje na Twitterze, bo poznałam trochę fajnych ludzi. Było wiele owocnych dyskusji. Udało się zrobić nam wspólnie coś dobrego. Będę nudna, jakby, więc kontynuując te kwestie dołączyłam do Radia Rebelian. No to też jest sukces. Tak to uznaję. Powstały fajne projekty, właśnie Radio Rebelian, TRWP, takie miejsca, w których można sobie pogadać i można sobie pogadać na poważne tematy. No i co? No reszta to jest takie, wiecie, no, co zwykle się jakby w moim życiu wydarza. Dobrze, że się nie wydarzyło jakichś tam przykrych wydarzeń, nie było jakichś takich spektakularnych, więc to już uważam jest plus, no. Dobra, no i chyba tyle na razie. Okej, dzięki. No tak, Ania, to Radio Rebeliant no, ma kilka transferów w ostatnim czasie, ale no, nie bądźmy skromni, to dopiero początek. My się będziemy tutaj rozkręcać, rozwijać i próbować zaskakiwać. Może nawet nie próbować, będziemy zaskakiwać naszych słuchaczy tym, co mamy im do przekazania i jakich gości będziemy zapraszać, co zawsze do niedzieli zostaje jakąś tam tajemnicą. Jeszcze tylko dodam słuchaczom, którzy się zebrali, że czekamy na naszego gościa. Mateusz Lachowski jest w tej chwili w Ukrainie w drodze, więc bądźmy cierpliwi. Na pewno będzie miał dla nas czas i będziemy mogli podsumować z jego perspektywy, jak też i naszej, ten mijający rok. Także zapraszamy do podnoszenia łapek. Kasia, zapraszam. Dobry wieczór wszystkim. U mnie
Podsumowanie roku. W krótkich słowach. Dołączyłam do Radia Rebelian. Poznałam tam świetnych ludzi. Moje życie zawodowe układa się całkiem, całkiem ciekawe. Rozwijam firmę i to mi bardzo odpowiada. A życie zawodowe, no zawsze bym mogło, znaczy się życie codzienne moje, prywatne, no zawsze mogłoby być lepiej, ale nie narzekam. Pozdrawiam wszystkich i życzę super końcówki roku i oby następny rok był lepszy od tego, bo chyba gorszy raczej być nie może. No też liczymy na to, że będzie dużo, dużo lepiej. Zawsze mamy takie życzenia, oby nie było gorzej. Robert, no właśnie, masz coś do dodania? Tak, tak. Ja chciałem powiedzieć tutaj wszystkim pozostałym, to nie było ustawione, naprawdę. Wszyscy się jakby tutaj, jednym z tych punktów tego roku było dołączenie do Radia Rebeliant, ale to nie było ustawione. Także, o, jest Mateusz, od razu dam też Mateuszowi tutaj mikrofon. Mateusz Lechowski jest z nami, ale tu Artur też się zgłasza, ja już nie będę przedłużał. Artur, śmiało, śmiało, podziel się tym, co w tym roku było dla ciebie fajne. Witam Was serdecznie, dobry wieczór. Słuchajcie, to ja może trochę później, dlatego że jest Mateusz, wiemy, że w jakiej sytuacji jest tam ciężko z zasięgami, różne rodzaje, przyszedł najszybciej jak tylko mógł, więc ja oddaję głos Mateuszowi i później jak będzie chwila, to jeszcze zabiorę, a w tej chwili wolałbym, żeby Mateusz po prostu, tym bardziej, że jest naszym gościem. Mateusz, zapraszam. Dobry wieczór, ja chętnie posłucham. Pozdrawiam Państwa, pozdrawiam wszystkich słuchaczy ze wschodu Ukrainy. Zatrzymałem się, jeszcze nie skończyłem drogi, bo inaczej to bym chyba za godzinę się pojawił, więc zatrzymałem się gdzieś na początku Donbasu i sobie tutaj z Państwem posiedzę stąd będę nadawał. Jedna z ostatnich stacji benzynowych, jakie tutaj są, już sprawdzona przeze mnie bardzo dobrze. Więc bezpieczne miejsce całkowicie, więc możemy spokojnie sobie dzisiaj wieczorem porozmawiać. Ja tak chwilę tylko usłyszałem o tym, że ten rok, miejmy nadzieję, że nie będzie najbliższy, nie będzie już tylko lepszy od tego. No ja nie jestem przekonany, biorąc pod uwagę, co widzę w Ukrainie, ale mam taką nadzieję oczywiście i bardzo bym chciał, żeby tak było, ale na pewno początek tego przyszłego roku będzie bardzo trudny. Tu przynajmniej dla Ukraińców. Dla nas mam nadzieję, że końcówka tego przyszłego roku będzie dobra. Ja nie ukrywam, że z bardzo dużą nadzieją patrzę na nadchodzące wybory. Okej, okay, to dziękujemy, witamy serdecznie. Otóż tutaj od razu jeszcze tylko tak pro forma jako współprowadzący od nas tutaj wszystkich pogratuluję nagrody Grand Press. Co prawda trzecie miejsce, ale zawsze pudło, więc to jest naprawdę coś, uważam, że no, to jest chyba naprawdę wybitne osiągnięcie. Znaczy ja tak uważam, ale mam nadzieję, że tak też jest to odbierane przez osoby, które tam się znalazły. Także też chciałbym usłyszeć, w jakich emocjach zostało to odbierane. A tak jeszcze, zanim przejdziemy do tych poważnych pytań, to na Ukrainie się płaci teraz za paliwo, jak się tankuje? Jak jest przełożenie? Jak to wygląda? To są dolary? Tak. Nie, 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 jak, nie, nie. Jak to wygląda? Normalnie w hrywnach się płaci i tutaj rzeczywiście na wschodzie jest troszkę drożej. Diesel tutaj kosztuje 59 hrywien za litr, więc żebym ja zaraz przeliczył szybko w głowie. No jakieś 7 zł, trochę mniej niż 7 zł. Wychodzi taniej dalej niż w Polsce. Był taki moment, że było drożej rzeczywiście. To był moment, jak były braki w paliwie. A jeśli chodzi o Grand Pressa, no bardzo mnie to zaskoczyło na miejscu. Zasadniczo ogólnie zaskoczyło mnie najpierw zaproszenie na galę, a potem samo wyróżnienie. No bo jestem świeży w środowisku i wydaje mi się, że to jednak... No, tym, dlatego byłem zaskoczony. To nie spodziewałem się, że mogę coś dostać na Grand Prixie, no bo po prostu, tak jak powiedziałem, jestem świeży w środowisku. Myślę, że mało osób mnie relatywnie jeszcze zna. Zwłaszcza, że teraz telewizja, w której pracuję, jest, no jednak nie jest jakoś super oglądana, więc, ale to się może w najbliższym czasie zmieni. Na tyle
Tyle powiem, w sensie jeśli chodzi o moją pracę, no bo też kończy mi się kontrakt z końcem roku. Zobaczymy, może też ta nagroda na jakieś zmiany mi pozwoli, ale też nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony po 10 miesiącach pracy tutaj, bo zwłaszcza ostatnia kontuzja mi się jeszcze daje we znaki momentami, ale mam nadzieję, że święta mi pozwolą się trochę zagenerować. No wiesz co, no bardzo mi miło jest, to jest bardzo miłe zawsze dostać jakąś nagrodę, jakiś dyplom, ale dyplom zawiozłem do mamy, dyplom leży u mamy, mama zadowolona, a ja się jakoś, wiesz, jestem już tu w Ukrainie i nie za bardzo się skupiam nad tymi nagrodami. Bardzo przyjemne, ale jakby nie po to się to robi. I tak jak powiedziałem na początku, bardzo bym chciał, żeby też chyba to tam powiedziałem, choć to było jakieś bardzo chaotyczne przemówienie, po prostu byłem zaskoczony, trochę wzruszony też, żebym wolał nie mieć żadnych nagród, nie dostać żadnych nagród i nie musieć, znaczy nie muszę, ale po prostu, żeby już nie było czego relacjonować, byłoby fajnie. Gdyby w tym roku tak się złożyło, żeby nie było już czego relacjonować z Ukrainy, ewentualnie jakąś odbudowę, ale nie jakieś złe rzeczy. Natomiast wydaje się, to tak na świeże, jeszcze zabawnie, że się umówiliśmy akurat na 19. Ja miałem być już po wizycie w Kramatorsku, sytuacja się całkowicie zmieniła. Jestem po Mikołajowie, zawieźliśmy tam agregat dla szpitala prądotwórczy, aż 100-kilowatowy, więc udźwignie utrzymanie tego szpitala w razie jakichś rosyjskich ostrzałów. Natomiast dopiero jadę do Kramatorska i trochę dalej, ale nie chcę mówić, powiem jak wrócę stamtąd, gdzie w ogóle są Polacy, co ciekawe, i pomagają jako paramedycy, jako ratownicy medyczni, teraz przez miesiąc. Więc jadę ich odwiedzić, a są w bardzo złym miejscu, bardzo niebezpiecznym, ale zabawnie, że akurat dziś dopiero co spotkali się, no powiem, że prezydenci, choć daleko im do prezydentów, bo prezydent to zakładam ktoś, kto został wybrany w demokratyczny sposób i reprezentuje demokratyczne państwo, ani jeden, ani drugi demokratycznych państw nie reprezentują, raczej jakieś dziwnego rodzaju dyktatury i sami są po prostu, no tutaj chyba sobie możemy pozwolić, skurwysynami skończonymi, a nie prezydentami, no ale Putin spotkał się z Łukaszenką w Mińsku i wydaje się, że to może być kolejny gwóźdź do tego, co wydarzy się w styczniu albo w lutym. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że w lutym będziemy mieli, czy w styczniu, może w marcu, trudno powiedzieć kiedy, ale zimą lub na wiosnę będziemy mieli kolejne uderzenie rosyjskie na północ Ukrainy i bardzo możliwe, że to będzie blisko polskiej granicy. I to nie są informacje, które Państwu przekazuję, bo sobie wyczytałem gdzieś, tylko choćby dzisiaj rozmawiałem z jednym z wyższych dowódców ukraińskich, który jest w kontakcie ze sztabem generalnym Ukrainy i Ukraińcy się tego spodziewają i się na to szykują. No tak, no można było się też tego spodziewać, że w pewnym momencie gdzieś zabraknie tych odwodów rosyjskich i pójdzie ta Białoruś. Jeżeli chodzi o paliwo, wrócę, no tak, no to tak jak w Polsce. Tak. Chociaż wolelibyśmy, żebyśmy tankowali w Polsce. Ja pamiętam, jak myśmy się umawiali na spotkanie, chyba na zeszły tydzień, które nie wypaliło właśnie w związku z tym Grand Prixem. I faktycznie ja mówiłem, że kurczę, to może wpadnie jakaś nagroda, no tu skromność drugiej strony Mateusza powiedziała, że nie, że to jest zaproszenie, że to jest tylko gala i tak dalej. No ja nadal wierzyłem, że gdzieś tam ta nagroda będzie i faktycznie się udało. Dobra, to trzymamy kciuki, żeby było jeszcze lepiej niż do tej pory, w sensie takim, żebyśmy się nie musieli tutaj właśnie wypowiadać na temat, co jest złego na Ukrainie. A ja mam jeszcze takie pytanie, gdybyś mógł ocenić sytuację, że nie wiem, w jakimś tam krótkim czasie zdarza się sytuacja, która no, zamyka ten konflikt w dobrym kierunku oczywiście, to ile scenariuszy na filmy mógłbyś napisać, jeżeli byłbyś zainteresowany w ogóle czymś takim, żeby napisać jakiś scenariusz do filmu jednego, drugiego, no, na podstawie tego, co widziałeś, masz udokumentowane? Na razie książka, ale rozmawiamy też o filmie dokumentalnym, ale też nie mogę za dużo, bo jeszcze mnie obowiązuje do końca roku umowy inne, więc nie chcę na razie nic mówić. Oj, wiesz co, bardzo wiele. Myślę, że każda z osób też, która ze znajomych moich, które zginęły, to mógłby być materiał na film, wiesz. Gdyby siąść, tak się zagłębić, wyjść od takiej właśnie prawdziwej postaci na przykład i napisać scenariusz fabularny,
Mam się gdzieś święta zobaczyć ze znajomym do szkoły filmowej, który chce krótkometrażowy film napisać i zaproponował mi, żebym go skonsultował z nim, a ja powiedziałem, że słuchaj, to może napiszmy razem, będę miał jakąś odskocznię, zrobię coś innego niż tylko dziennikarska robota, już tak dawno nie robiłem, więc może akurat w przerwie świątecznej uda się coś napisać, ale to też wszystko zależy od tego, co się będzie działo w Ukrainie. Jak będzie spokojnie, tak jak jest teraz, załóżmy, no spokojnie, no nie jest spokojnie, ale powiedzmy, że nie dzieje się nic, co by jakoś zmieniało w tej chwili front, to znaczy dla dziennikarza jest tutaj kupę pracy, ale nie ma w tej chwili jakiegoś wielkiego kontruderzenia, nie ma ze strony ukraińskiej, nie ma też na szczęście aż tak zmasowanych ataków rosyjskich. To się oczywiście z każdego dnia może zmienić. Ja po prostu szukam takiego momentu, żeby sobie zrobić 2-3 tygodnie przerwy i najzwyczajniej w świecie pójść do lekarza i zrobić wreszcie wszystkie badania, a jakoś na co mnie już też namawiają bliscy, rodzina, w sensie już trochę mnie terroryzuje, że już muszę to wreszcie zrobić. I trochę muszę. No, na pewno chcę być tutaj w lutym, pod koniec stycznia. Newsweek będzie wydawał też, całe wydanie będzie o wojnie w Ukrainie. Ja mam kilka wywiadów do zrobienia. Myślę, że z ciekawymi osobami, bo znów mam zamiar się spotkać z merem Kliczką, ale nie tylko. Tutaj negocjuję parę rzeczy z jednym generałem również. Więc myślę, że może być bardzo ciekawe wydanie, które jakoś też będzie pewnie nastawione na to, żeby pokazać trochę szerzej to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie. No bo też wojna trwa od 10 miesięcy, my się do niej bardzo przyzwyczailiśmy, mam takie wrażenie, ona trwa i wcale to nie wygląda tak pozytywnie, jak nam się zazwyczaj w mediach przedstawia. Mam wrażenie, że sam ulegam temu złudzeniu, jak jestem w Polsce, temu, że wszystko będzie dobrze, a potem przyjeżdżam tutaj i za każdym razem, jak stąd wyjeżdżam, mówię o wschodniej Ukrainie, zwłaszcza o Donbasie, to mam takie poczucie, że jest do dupy. Przepraszam, że tak kolokwialnie bardzo i chamsko, ale trudno to inaczej określić, no bo ginie bardzo wielu żołnierzy, bo już nawet ci żołnierze, którzy mają, myślę, że mieli stalowego ducha i stalowe nerwy, w tej chwili już trochę niektórzy są zmęczeni. To wynika z warunków. W tej chwili jest tu w Donbasie minus 4 stopnie. To jest początek Donbasu na wschodzie. Bardziej jeszcze na wschodzie, na froncie jest troszeczkę cieplej. Nie ma śniegu, jest błoto, a noce lodowate i tak na zmianę, bardzo ciężka sprawa. Rosjanie wystrzeliwują 20 tysięcy pocisków dziennie artyleryjskich, żebyśmy mieli świadomość. Nie liczę rakiet, nie liczę moździerzy, tego typu rzeczy. No to jest piekło. Co znajomy jakoś z jakiejś brygady, to ta brygada po 2 miesiącach zostaje zrotowana i straty są olbrzymie. Już nawet zastanawiam się, czy te moje szacunki o 40-50 tysiącach żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli, to nie są zaniżone dane. Wydaje mi się, że może być ich nawet więcej, ale nie chcę tutaj szyć. To są takie szacunki, jakie informacje dostałem od znajomych i na nich się opieram, ale jak słyszę niektóre relacje o niektórych brygadach, które wracają po prostu no, z 1/4 składu żywego, a reszta ranni i zabici, no to trochę to robi wrażenie przerażające. Z drugiej strony są Rosjanie, którzy mam wrażenie, że mają jakąś studnię bez dna, jeśli chodzi o ludzi. Bardzo ładnie napisał jeden z portali ukraińskich, że Putin jedzie do Mińska po mięso, po dostawę mięsa armatniego. No i trochę to tak wygląda. To nie jest tak, że im się kończą ludzie, oni po prostu chcą, żeby Białoruś się zaangażowała bardziej. To też chodzi o to, żeby podnieść konflikt na skali takiej eskalacyjnej, żebyśmy się bali, żeby się Polska bała, żeby się NATO też bało, no bo to już kolejny kraj wchodzi do wojny, to już 2 kraje. No i żeby jakoś wynegocjować pokój, tak mi się wydaje, bo te informacje, jakie ja mam, są takie, że tak naprawdę wszyscy by chcieli teraz pokoju, tylko że nie do końca jesteśmy w klinczu, bo Rosja by chciała pokoju, który by się opierał na tym, że te zdobycze, które mają w tej chwili, zatrzymują, czyli mają drogę na Krym. Pewnie i tak za jakiś czas zaczęliby znowu wojnę. Ukraina z kolei nie chce odpuścić i chce swoje granice sprzed wojny. Przy minimum, to było na początku w trakcie negocjacji, a to w ogóle nie chce negocjować w tej chwili, no bo Rosja to zbrodniczy reżim. Takie jest podejście Ukraińców i oni nie chcą negocjować. No, kraje zachodnie oczywiście chciałyby jakiegoś pokoju, no ale nie są w stanie wymusić na Ukrainie, już na Rosję w ogóle nie mają żadnego wpływu.
No więc mamy wojnę, w której codziennie giną ludzie. A niby każdy chciałby pokoju. Tylko, że jak Rosja mówi, że chciałby pokoju, to szykuje się na wojnę, jak pisali Rzymianie. I właśnie dlatego zobaczymy na wiosnę. Zobaczą Państwo, a jestem o tym przekonany po tym, jakie rozmowy odbyłem. Będziemy mieli duże uderzenie rosyjskie, naprawdę. W lutym będziemy mieli duże uderzenie i to nie będzie tak, że tam 10 tysięcy żołnierzy, że jakiś mały nastup. Będzie znowu 300, 200, 300 tysięcy żołnierzy. To będzie powtórka z tego, co się działo w lutym tego roku. No ale musimy jeszcze poczekać, aż oni wyszkolą swoich zmobilizowanych. To wiem, że to brzmi fatalnie, ale no taka jest prawda. No tak, no tutaj jakby nie ma propagandy, w to się nie bawimy. No mam takie jeszcze pytanie ostatnie, zanim oddam Robertowi głos jako współprowadzącemu. Myśmy zapowiadali nasze spotkanie jako podsumowanie roku. Ja wiem, że bardzo ciężko jest odejść od Ukrainy, ale czy możemy się na chwilę wyautować z tej wojny, z tej zbrodni rosyjskiej? Czy jest jakieś wydarzenie, które chciałbyś skomentować, które w tym mijającym roku zrobiło na tobie też wrażenie, może pozytywne, może negatywne, chociaż wolałbym o pozytywach, ale spoza Ukrainy. Czy jesteśmy w stanie coś takiego dzisiaj Oj, usłyszeć? Kilka. No to zapraszam. To z najświeższych mundial i wygrana Argentyny. I wcale teraz nie chcę wchodzić tylko w sport, bo to jest bardzo zabawne. Mam wrażenie, że ten mundial znów pokazał bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o stan współczesnego świata. Nie wiem, czy ja jestem osobą, która powinna oceniać stan współczesnego świata, ale przynajmniej publicznie, ale gdzieś tam mogę powiedzieć to, co ja sam czuję. Czyli z jednej strony, jak się ten mundial zaczynał, to miałem niewyobrażalną niezgodę na to, jak to zostało zrobione. To znaczy, że jakby już oficjalnie, już nawet nie wszyscy o tym mówiliśmy wcześniej, ale wiemy, że organizacja, jaką jest FIFA, jest po prostu skorumpowanym bagnem i ludzie ginęli przy budowie stadionów, korupcja, no coś strasznego. Ten mundial w Katarze powinien być przez wszystkich zbojkotowany, ale ponieważ to pieniądze i ponieważ wszyscy też kochamy piłkę nożną, może nie wszyscy, ale znaczna część świata kocha piłkę nożną, to nikt tego nie zbojkotował i dostaliśmy jeden z najładniejszych turniejów piłkarskich, nie wiem, w ostatnich latach, nie wiem, czy nawet nie 20, z jakimś wybitnym, wyjątkowym finałem i symbolicznym zwycięstwem Messiego, Argentyny, Mbappe, który przyjmuje po nim pałeczkę. No, piłkarsko, sportowo, coś pięknego, coś, o czym będą dziennikarze sportowi pisać książki. A to wszystko w cieniu tego, że zaczął się ten mundial od tej rozmowy na temat tego, że to obrzydliwe, że to tak zostało przeprowadzone, że ten mundial został kupiony, że to wszystko jest zrobione za brudne pieniądze, że ginęli przy tym ludzie. To jest dla mnie jakieś takie naprawdę podsumowanie współczesnego świata. Sam w tym biorę udział i się zastanawiam, na ile to jest moralne, że wczoraj w tym Mikołajowie oglądałem ten finał, ale jakoś trudno sobie tego odmówić. I to jest bardzo jakiś duży paradoks, to jest jedna rzecz. Oczywiście jest też wątek polski, bo jak żeby inaczej, że nawet nasz występ polskich piłkarzy jest słodko-gorzki, bo z jednej strony awansujemy do grupy, a z drugiej strony potem awansujemy w fatalnym stylu, nasz trener jest kłamcą, nie wiadomo dlaczego został wybrany, też tam są jakieś układy i układziki obrzydliwe. Ja się kiedyś zajmowałem troszeczkę dziennikarstwem sportowym, od tego zaczynałem, jak miałem 22 lata, to jest bardzo nudne, więc nie będę tutaj o sobie mówił, ale jeździłem z kadrą, znałem choćby pana Adama Nawałkę czy niektórych piłkarzy, jeździłem na ich konferencje prasowe i po prostu to są wbrew pozorom fajni ludzie, a też zrobiono z nich na koniec kogoś bardzo niefajnego, no bo w tą sytuację oczywiście jeszcze wszedł cały na biało polski premier, który nagle po prostu wyskoczył z wielkimi dotacjami, kiedy mamy obok wojnę na Ukrainie i biedę w Polsce. On nagle chciał rozdawać miliony, jak zwykle zresztą on to bardzo lubi. I znów jeszcze ta polska polityka się wmieszała w ten smród troszeczkę, jaki był. Nie chcę nic jakoś już więcej komentować a propos mundialu, ale po prostu chodzi mi o to, że nie wiem, w jaki sposób ten mundial jest dla mnie jakimś takim podsumowaniem tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili na świecie. Z jednej strony mamy sport, mamy emocje, mamy przyjemność, z drugiej strony mamy korupcję, mamy ludzi, którzy giną, mamy wyzysk, przemoc, a z trzeciej strony mamy jeszcze gdzieś tam z boku taki mały fragmencik o obrzydliwej polskiej polityce.
to wszystko podlane właśnie, ja mówię, tym wszystkim sport, który jest, no, powinien być czysty. Jakoś to mi pokazuje jakoś stan współczesnego świata, tak mi się wydaje. To jedno wydarzenie. Drugie wydarzenie to paradoksalnie ostatni granatnik pana komendanta głównego policji. Mówię o tym, bo tutaj w Ukrainie to jest coś, co jest już stało się żartem. Ukraińcy, jak się o tym im opowiada, to oni w to nie wierzą. Trzeba naprawdę kilka razy i pokazać newsa, pokazać lead artykułu, żeby uwierzyli, że nasz komendant główny policji wysadził, znaczy strzelił granatnikiem w swoim budynku. To jest coś, co jest dla nich nie do pojęcia. Granatnikiem, który przywiózł z Ukrainy i zwala to wszystko jeszcze na Ukraińców. Niezwykłe. Nawet dziś z tego żartowali moi znajomi wolontariusze i wiem, że nie tylko oni, bo gdzieś tam pisałem z innymi znajomymi i to też pokazuje stan polskiego państwa, proszę państwa. Serio. Jakby z takich tych niemiłych wydarzeń tego roku, to ja nie wiem dlaczego, jak myślę o polskiej polityce, to widzę twarz polityka, którego naprawdę osobiście sam bardzo nie lubię. Mówię o Zbigniewie Ziobrze. Nie rozumiem, jak to się stało, że w kraju, jak to mówi słynny prezes, 40-milionowym kraju, w centrum Europy, ministrem sprawiedliwości jest taki idiota. Mam nadzieję, że nie zostanę za to pozwany, co przed chwilą powiedziałem, ale naprawdę trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto ma mniej pojęcia o prawie. Ja sam, prawda, studiowałem na UJ-cie i sam słyszałem różne rzeczy o nim. Na pewno nie predestynuję do tego, żeby powiedzieć, że jestem lepszym prawnikiem od niego, broń Boże. To na pewno nie, ale wydaje mi się, że są naprawdę w tym kraju wybitni prawnicy i po prostu po tym, co jeszcze w tym roku się działo, po tym, jak oni grali kartą pieniędzy, które mogłyby być w Polsce i mogłyby jakoś pomóc ludziom, bo już abstrahując od polityki, od sympatii czy antypatii politycznych, no bo pewnie państwo wszyscy wiedzą, że ja nie jestem zwolennikiem PiS-u. Nie da się tego ukryć, no nie jestem. Z drugiej strony staram się jako dziennikarz nie skupiać się w tym, w mojej pracy na tym, zwłaszcza dopóki jestem tutaj korespondentem w Ukrainie. Jeżeli mam kontakt z tymi politykami, to odnoszę się do nich z bardzo dużym szacunkiem, bo reprezentują mój kraj, tutaj zwłaszcza jak przyjeżdżają na Ukrainę. Znam też kilka osób z tej opcji politycznej, które jakoś szanuję, wiem, że zrobiły dobre rzeczy, choćby w relacjach polsko-ukraińskich, naprawdę. I staram się po prostu wyłączać wtedy ten mój pewnego rodzaju dystans, który od razu mam, jak mam kontakt z osobą z tej opcji politycznej. No ale niestety, nie jestem w stanie tego robić, jak mam po prostu, jak myślę o naszym Ministerstwie Sprawiedliwości. Uważam, że naprawdę mamy w naszym kraju bardzo wielu inteligentnych, fajnych i prawników, ale w ogóle ludzi i naprawdę stać nas na więcej. Po prostu ogólnie mam takie poczucie, jak patrzę na niektóre rzeczy, które się działy w tym roku, że stać nas na więcej. Jeśli chodzi o Polskę, po prostu. Naprawdę mam wrażenie, że nie doceniamy. Ja też mam teraz perspektywę Ukrainy, tego jak jesteśmy szanowani w Ukrainie, jak jesteśmy lubiani, jak jesteśmy tutaj postrzegani i naprawdę też perspektywę życia przez 10 miesięcy w innym kraju, biedniejszym. Bo już pomijam kwestię wojny oczywiście i tragedii, jaka się tutaj dzieje, ale po prostu kraju, który tego, co Polska osiągnęła przez te 30 lat, nie osiągnął. I często o tym Ukraińcy mówią, choćby dzisiaj mówił mi o tym mer jednego z dużych, no może nie dużych, ale średniej wielkości ukraińskich miast, że Polska to zrobiła, a my tego nie zrobiliśmy. Polska miała jeden kierunek. Zmieniały się władze, mieliście różnych polityków, ale osiągnęliście to, jesteście w Europie, a my nie byliśmy w stanie tego zrobić. I to jest powód do dumy. I tak już podsumowując ten rok, my pod wieloma względami, proszę państwa, to jest przerażające, ale zyskaliśmy, jeśli chodzi o taką pozycję międzynarodową. No, chodzi mi przede wszystkim po prostu o to, że ta wojna jednak zbliżyła nas bardzo ze Stanami Zjednoczonymi. To, broń Boże, nie jest moim zdaniem jakiś żaden efekt jakiejś polityki naszego kraju, tylko po prostu tak wyszło. Tak się ułożyła polityka międzynarodowa, tak się poukładały sprawy międzynarodowe. Więc tutaj o wielu rzeczach można by było mówić, ale te dwie ostatnie właśnie, które na mnie zrobiły wrażenie, to był właśnie mundial i sprawa tego granatnika, bo jest wiele takich rzeczy w historii naszego kraju, zwłaszcza w ostatnich latach, z których możemy być dumni, a
A jest wiele takich rzeczy, tak jak powiedziałem przed chwilą, a jest wiele takich rzeczy, które mam wrażenie w innym kraju, 40-milionowym w Europie, się nie wydarzyły. I to jest kwestia między innymi ochrony w ostatnich latach, już nie będę mówił wprost, ale ochrony polskich polityków, jakichś właśnie katastrof i tego typu rzeczy, albo choćby właśnie wysadzenia granatnikiem pomieszczenia w Komendzie Głównej Policji. To jest po prostu coś, co nie wyobrażam sobie, żeby komendant główny na przykład angielskiej policji mógł coś takiego zrobić. Nie podał się potem do dymisji, tylko jeszcze zwalał to na Ukraińców, czy na inną nację. Bo to bardzo możliwe, że to jest wina Ukraińców, że to rzeczywiście pomylono jakiś granatnik, tylko chodzi o to, że no ja na przykład umiem strzelać. No tak się złożyło, że jestem korespondentem wojennym i miałem w ręku pistolet. Strzelałem na strzelnicy. Wydaje mi się to jakoś naturalne. I wydaje mi się też, że jeżeli jest się mundurowym, jest się policjantem, no to oczywiście to jest inna broń, no ale warto sprawdzić jednak, co się wwozi do swojego gabinetu, co się wnosi do swojego gabinetu. Tak po prostu. No ale może nie. Może po prostu ja mam jakieś, jestem zbyt krytyczny, jeśli chodzi. To tak od tego zacznę od tyłu, ale myślę, że jeszcze jak będziemy rozmawiać, to po paru rzeczach, które się wydarzyły w tym roku, myślę, że będziemy mogli, będę mógł jeszcze powiedzieć. To ja muszę dopytać, a komu kibicowałeś? Argentyna czy Francja? No ja mam to zboczenie, że pierwszy mecz, który pamiętam z dzieciństwa tak naprawdę dobrze, to jest finał 1998 rok, finał Mundialu. Francja wygrywa 3-0 z Brazylią, dwa gole strzela Zidane, a ja pytam mojego tatę, dlaczego obie strony płaczą? Bo przecież nie mogłem tego zrozumieć po meczu. Nie mogłem zrozumieć, że ci, bo że Brazylijczycy to rozumiem, tak mi było szkoda tych Brazylijczyków, ale dlaczego ci Francuzi też płaczą, nie mogłem zrozumieć ze wzruszenia. No ja od tamtej pory rzeczywiście mam sentyment do Francji i kibicowałem wczoraj Francji, ale też było mi bardzo szkoda Mbappe, bo strzelić 3 gole w finale i nie podnieść trofeum to naprawdę niespotykane, ale ale też wydaje mi się, że tak filmowo, no to jest po prostu przepiękna historia, że Messi kończy karierę z mistrzostwem świata, jest ewidentnie najlepszym piłkarzem w historii, mimo tego, że ja nie pałałem nigdy miłością do Barcelony, ja jestem w tej drugiej opcji madryckiej. Ale to piękne zakończenie i piękne zakończenie, że właśnie tym meczem trochę przekazuje tą pałeczkę dla kolejnego, no najlepszego na świecie, no bo Mbappé jest ewidentnie najlepszy na świecie. W tej chwili pokazał nam to też Polakom, mam wrażenie, jak graliśmy z Francją, kiedyś no, wpakował nam dwa przepiękne gole. To już zresztą drugi jego finał, więc ja kibicowałem Francji. Zresztą ten okay. Finał oglądałem w towarzystwie, znaczy w sensie w Gazecie Wyborczej, w redakcji, bo tam odbierałem nagrodę Dziennikarza Obywatela. Towarzystwo Dziennikarskie mi ją przyznało i po prostu był wieczór, kiedy już po wręczeniu i po takiej debacie, którą tam mieliśmy między innymi z Jagodą Grądecką, jeszcze na temat pracy dziennikarza na froncie i w ogóle na wojnie, to później już mieliśmy no, taką część swobodną i na dużym telewizorze oglądaliśmy mecz. Więc to też to jedno z przyjemniejszych oglądań meczów, oglądać z no, legendami polskiego dziennikarstwa. Prawdziwymi, a nie, że nie jakimiś po prostu, które kreują na przykład media publiczne, tylko z prawdziwymi legendami, takimi jak Andrzej Krajewski, Seweryn Blumstein. No duża rzecz. Cezary Wozarkiewicz tam był, także no część tej redakcji Gazety Wyborczej też dawnej. Nie tylko, przecież była pani Krystyna Kursza-Predlik, więc to było bardzo przyjemne. To tak jeszcze taką dygresją. A to fajny smaczek, to rzeczywiście fajna historia, też bardzo pozytywna i w tym roku to fajnie. Z jednej strony zwróciłeś na bardzo ciekawą rzecz uwagę, bo tak, to wydarzenie piłkarskie było no, spektakularne i jako odbierając to tylko jako kibic, tak? Jako ktoś, kto czeka właśnie na taki spektakl piłkarski, no to było fantastyczne. Ale dookoła jest rzeczywiście bardzo dużo tej polityki, tej niefajnej polityki i także właśnie między innymi to, o czym wspomniałeś, ta nasza
polska drużyna i to, co z nią związane, te pieniądze obiecane przez Mateusza Morawieckiego, te wszystkie późniejsze doniesienia medialne również, więc wszystko to, co nam chyba niszczy ten sport, a ten sport powinien być zdecydowanie chyba pozbawiony tego anturażu, w który jest ubrany w chwili obecnej, tego brzydkiego i niefajnego. Sam rzeczywiście miałem tutaj dylemat oglądać, nie oglądać, zrobić taki bunt i sprzeciw wobec tego, co się rzeczywiście w tym Katarze działo, czy też nie, czy po prostu traktować to jako wydarzenie sportowe. Przecież nie jestem odpowiedzialny za to, że ktoś tak to zorganizował w takich warunkach. Co ty byś powiedział, czy co byś radził? Jak ty odbierasz właśnie te rzeczy? W pewnych momentach odsuwasz tą politykę zupełnie na bok, czy wręcz przeciwnie? Chciałbyś także pokazać pewnego rodzaju sprzeciw, a może właśnie kilka razy udało ci się pokazać gdzieś ten sprzeciw już wobec tego wszystkiego, co jest niefajne i co reprezentuje sobą w chwili obecnej polityka? Wiesz co, mi się wydaje, że ja tutaj niestety no, z tym mistrzostwami no, miałem ten problem, ale nic nie zrobiłem i może to wstyd, no, czy nie wstyd, no, trzeba to przyznać po prostu, no, trzeba też mówić prawdę, jaka jest prawda. Rzeczywiście jak się zaczął turniej, to dla mnie, no ja lubię sport i rzeczywiście jest tak, że trudno mi było tego nie oglądać, jak miałem możliwość. Z drugiej strony jest coś takiego, że ja bym po prostu chciał nie mieć takich wątpliwości. Wydaje mi się, że no właśnie to jest coś, takie spojrzenie takiego zwykłego człowieka, zwykłego szarego człowieka, no to choćby na to, na politykę, że zwykły człowiek chciałby nie mieć takich dylematów po prostu. Chciałby, żeby polityka była na tyle transparentna i czysta. I mówię tutaj też o FIFA, żeby po prostu nie było takich rzeczy, żeby po prostu nie było korupcji. Jak do tego dojść, nie wiem, bo mam wrażenie, że tą korupcją nie radzimy sobie jako świat od czasów rzymskich, ale jak oni sobie nie poradzili, to nie wiem, czy my sobie poradzimy. Ale myślę, że są jakieś rozwiązania. No kurczę, polecieliśmy na Księżyc, to chyba to jesteśmy w stanie zrobić. No tylko, że do tego wydaje mi się właśnie powinny być naciski polityczne no, z góry, coś większego. Na to nie mamy wpływu, to nie jest demokratyczna organizacja ta FIFA. Nie wiem, tutaj nie mam zielonego pojęcia, jak to rozwiązać. A jeśli chodzi o polityków, no ja chodziłem na protesty, choćby chodziłem, wierzyłem w wolne sądy i tak dalej. Ja też mam różne zdania o polskich politykach, też z tej drugiej strony opozycyjnej. Przerażające jest to, że w wieku 30 lat pozostaje mi to, co pamiętam, obejrzałem w tym filmie Morgenstern'a o tytule Mniejsze zło, że to jest zazwyczaj wybór mniejszego zła. No i takie też mam zdanie, że niestety, ale tak jest. I w najbliższych wyborach pewnie też tak będzie. No, mam poglądy takie, jakie mam i najbardziej bym chciał po prostu kiedyś nie musieć wybierać mniejszego zła, tylko głosować na kogoś z taką pełną odpowiedzialnością. Mam kilku znajomych polityków, którzy są bardzo fajni. Na nich będę mógł zagłosować, zwłaszcza na jednego. Tu jestem przekonany, że to jest jakaś fajna osoba. No nie jest z kręgów rządowych, tak to określę. Choć pewnie i tam bym znalazł kogoś, kogo znam, kto wydaje się godny zaufania, no ale ja tak jak powiedziałem, dla mnie kluczowe jest przede wszystkim to i bardzo bym tego chciał, żeby w przyszłym roku o tej porze mieć to poczucie, że w moim kraju rządzi ekipa, która nie dyskryminuje nikogo ze względu na poglądy, nie dyskryminuje i nie sieni nienawiści przez to, że ktoś kocha kogoś innego. To jest dla mnie kluczowe, to jest dla mnie jedna z rzeczy, które naprawdę, ja jestem miłośnikiem wolności, nie tylko wolności Ukrainy. I wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś kogoś kocha i jest szczęśliwy, nie robi nikomu krzywdy, to nikt inny nie ma prawa mu się w to mieszać i się tym interesować, a już na pewno nie ma prawa robić jakichś stref wolnych od czegoś, po prostu siać nienawiścią i krytykować go. Po prostu nie i już. I tego się brzydzę, tego się wstydzę, to mi się nie podoba w moim kraju w tej chwili, choć jestem z niego, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dumny. No i kocham Polskę. Ukraińcy mówią o mnie, że jestem nacjonalistą. Nie wydaje mi się. Oni chyba nie wiedzą, co to znaczy w Polsce. No ja jestem patriotą przy tym, ale no i dlatego chciałbym, żeby po prostu nasz kraj był fajniejszy i lepszy. I żebyśmy wszyscy byli z niego dumni. Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie, ale mówię, do tego daleka w tej chwili droga.
wydaje mi się, że jasne, chodzenie na protesty to podstawa, ale jeszcze większą podstawą, bo to chodzenie na protesty też za dużo nie zmieni, jest to, żebyśmy w przyszłym roku na wyborach podjęli odpowiednią decyzję. Oczywiście to nie będzie decyzja, która będzie, mówię, idealna, bo nigdy nie jest. Ale po prostu chodzi o to, że chodzi o to między innymi, żebyśmy mieli inne media publiczne, chodzi o to, żebyśmy mieli wiele innych rzeczy, tak jak powiedziałem, a potem będziemy naprawiać i poprawiać inne rzeczy. To jest tak jak z Ukrainą. Oni w tej chwili muszą wygrać wojnę, potem będą sprzątali, walczyli z korupcją, robili inne rzeczy. W tej chwili muszą wygrać wojnę, a potem będą poprawiali ten kraj. Tak samo jest u nas. Tylko że w innym stopniu, my mamy zupełnie inny komfort. W ogóle nie da się tego porównać z wojną. Ja to też cały czas podkreślam i to też podkreślałem, będąc tam na choćby na Grand Fresie, że hello, hello, jakby ja wiem, że my w głowie toczymy tutaj wojnę, wierzymy w demokrację, niektórzy jesteśmy bardzo w tym zapalczywi, ale nie porównujmy tego z Ukrainą, sorry. Jakby my nie giniemy. My nie wytracamy najlepszej części społeczeństwa. Nam na głowę nie spadają rakiety. Nie możemy tego porównywać. Ale mamy też swoją sprawę do załatwienia i musimy ją załatwić, moim zdaniem, w tym roku jako społeczeństwo, jeżeli chcemy, żeby Polska się rozwijała. Jezu, nie chcę być agitatorem politycznym i wiem, że brzmię po prostu trochę tak teraz, więc już może, już nie będę już nic mówił o polityce. A nie, właśnie, właśnie wręcz przeciwnie. Dlaczego nie? Chociaż będąc tutaj w różnych pokojach jakby, czy też słuchając różnych wypowiedzi, to powiem ci, to nie jesteś w tym sam. Bo dużo takich głosów się rzeczywiście pojawia. Ale ja muszę zadać to ostatnie pytanie, bo już jest dużo zgłaszających się i chętnych do zabrania głosu. Więc zadaję to ostatnie pytanie. Ono jest związane z przyszłym rokiem, tym nadchodzącym, zbliżającym się. Każdy nowy rok to jest jakieś postanowienie. Czy ty masz także takie postanowienia? Czy robisz takie postanowienia z każdym jakby nowym rokiem? Czy nie, po prostu uważasz, że to jest bez sensu takie postanowienia i tak przecież różnie to się układa? Jak to jest u ciebie z tymi postanowieniami noworocznymi? No dobrze, to z przyjemnych rzeczy. 10 stycznia wieczorem chcę być w Rzymie, choćby się waliło i paliło na 3 dni i chcę to sobie zrobić. Miałem to zrobić w tamtym roku, nie udało się. W tym roku chcę to zrobić. To są moje urodziny. Ja mam specjalną bardzo relację z miastem Rzym i po prostu choćby się waliło i paliło, chcę być w Rzymie. Swoje urodziny wieczorem. Albo chociaż gdzieś dnia następnego, na 2-3 dni, żeby zapomnieć o wszystkim na chwilę. To jest moje postanowienie, które mam na nowy rok, pierwsze. Drugie jest takie, żeby się wziąć trochę za siebie, za swoje zdrowie, bo rzeczywiście jedzenie na stacjach benzynowych, a przede wszystkim tam też żołnierzami, bardzo źle wpływa i ja muszę się ogarnąć. I to od tego życzę wszystkim, żebyśmy się wszyscy przyjrzeli sobie i spojrzeli na swoje zdrowie na nadchodzącym nowym roku, bo często wszyscy gdzieś biegniemy, a potem się okazuje w pewnym momencie, tak u mnie się okazało, że totalnie zaniedbaliśmy pewne rzeczy. Ja teraz mówię o insulinooporności, której nie wiedziałem, że ją mam. Się okazało, że mam. Na szczęście do cukrzycy mi daleko, ale jest to coś, gdzie się lampka zapala i trzeba się wziąć za siebie. I zdrowie też jest ważne, bo można wiele rzeczy zrobić po prostu żyjąc dłużej. To z takich prywatnych, osobistych rzeczy. Chciałbym mieć więcej czasu też dla swoich bliskich i mniej właśnie być skupionym na pracy. A z takich rzeczy bardzo poważnych, to po prostu chciałbym dać radę tutaj być na tyle, ile będę czuł, że jestem potrzebny. A nie zrezygnować w pewnym momencie, bo jestem zmęczony. Bo bywały momenty, że byłem zmęczony. Mądrzejsze decyzje podejmować, też zawodowe. Mniej pochopne, być bardziej, to już od dawna staram się wprowadzić, a mam nadzieję, że w tym roku mi się uda, bardziej taki analityczny i mniej emocjonalny, bo mniej po prostu, mniej emocji, więcej chłodnej głowy. W innych sprawach ta chłodna głowa u mnie dominuje, a w niektórych rzeczach właśnie, często też zawodowych niestety nie. To są jakieś takie postanowienia, wiesz, no chciałbym przeżyć najbliższy rok też, no nie ukrywam, to też jest w mojej pracy ważne. Nie podziękowałem Panu Bogu za to, że jestem byłem na tym Grand Prixie, bo w ogóle o tym nie pomyślałem, a to jemu powinienem podziękować, że się udało.
z kilku rzeczy jakoś, z kilku nieprzyjemnych momentów, które tutaj miałem w Ukrainie, wyleźć całym, zdrowym. Wydaje mi się, to zdrowym psychicznie. Tylko tyle, nic więcej po prostu. No i to są moje postanowienia, że chciałbym po prostu się nie sprzedać i być po prostu też sobą cały czas. No tyle, jakoś lepszym człowiekiem, bo też wiem, że czasami różne emocje mną targają i każdy ma jakieś czarne i białe strony. Takich innych postanowień nie robię. Fajnie by było, jakby się udało jeszcze w tym roku pojechać na jakieś dłuższe wakacje, a nie tylko na parę dni. Fajnie by było napisać tą książkę, skończyć ją. To by było bombą. Na razie mam tylko notatki, jakąś część, ale chciałbym bardzo na początku roku się też na tym jakoś skupić. Tylko wydaje mi się, że to, co się teraz dzieje, przez to, że Rosja znowu się szykuje na jakąś większą ofensywę, mi to jakoś to znowu przesunie, ale na pewno chciałbym w przyszłym roku mieć tą książkę skończoną, bo to nie chodzi tylko o mnie, to nie chodzi o też tylko o jakiś własne ego, tylko też chodzi o tych ludzi, których poznałem, o te historie tych ludzi. O nich warto pamiętać. Wielu ich było przez ten rok. No, to chyba tylko takie postanowienia mam po prostu. No i marzenie jest proste. Oczywiście to, co zawsze, takie, jakie mam co roku, czyli żeby być zdrowym, żeby rodzina była zdrowa, żeby był szczęśliwy, szczęśliwie zakochany, ale jest też takie marzenie bardzo namacalne tutaj związane z pracą, że bardzo bym chciał pojechać do Berdiańska nad Morze Azowskie i bardzo bym chciał móc powiedzieć, że jest koniec wojny i chciałbym to zrobić w tym roku. Obie te rzeczy. Do tego wszystkiego oczywiście tego ci... Tak, i tego również pewnie i słuchacze, i my tutaj z Radia Rebelian szczerze ci życzymy. No dobrze, ale są na pewno głosy jeszcze, które dopytają o wiele, wiele rzeczy. I w takiej kolejności te głosy przydzielam. Artur, następnie Adrian, później Kasia i Seweryn. Zapraszam, Artur. Dziękuję, Robercie. Mateusz, to ja się przyłączam do tych życzeń redakcyjnych od nas wszystkich, żeby się to wszystko spełniło w tym nadchodzącym roku. Więcej takiego optymizmu. Ja nie lubię się za bardzo wracać wstecz i do tych niemiłych, jakby powiedzmy, wspomnień. Tak więc wszystkiego dobrego i dużo zdrówka. Wiesz co, nadmieniłeś fajny taki aspekt, co cechuje ludzi normalnie podchodzących do życia, a przy tym ludzi wybitnych czy ludzi sukcesu. Mówiąc o nagrodzie Grand Prix, że leży gdzieś tam u rodziców, dyplom i tak dalej. Wczoraj Dawid Kubacki, na pytanie, no jak zbliża się konkurs czterech skoczni, fajnie by było, jakby dołączył drugiego orła do tego, którego już zdobył, on powiedział: Zaraz, a wiecie co, on chyba gdzieś leży, ja nawet nie wiem, gdzie on jest, on u rodziców gdzieś go zostawił, chyba w kartonie gdzieś na regale leży. Więc to jest taka, wypisz, wymaluj, jakbym słyszał wypowiedź Dawida Kubackiego. Właśnie to cechuje właśnie takie osobowości, jak między innymi ty. Natomiast ja raczej pytań do ciebie nie mam, bo przez te 10 miesięcy, jak obserwowałem twoje relacje, to widać było, jak kształtowałeś się poprzez całą tą wojnę. Może nie tyle metamorfozę, tylko tak step by step, czyli krok po kroku, jakby to ładnie ująć. No, uczyłeś się tego, bo to nie jest sytuacja codzienna dla nikogo, że nagle znajdujesz się na froncie, to na wojnie. Czasami na pierwszej linii i to kształtuje tak człowieka właśnie poprzez pryzmat tych wszystkich wydarzeń dramatycznych, śmierci w obliczu, a widziałeś ją niejednokrotnie. I tak patrząc na twoją osobowość, jak ty w ogóle doszedłeś do tego miejsca, gdzie jesteś obecnie, jak to wszystko relacjonujesz i jak to opisujesz, to nabrałeś też, zauważyłem, takiego też
dystansu do tego wszystkiego, co się odbywa w Ukrainie, że to nie są takie relacje typowe, dziennikarskie, newsy z emocjami, tylko to jest rzetelne przedstawienie sytuacji, jaka ona w tej chwili się odbywa na Ukrainie. Wyważone, obiektywne, bez tego anturażu emocji. Ale jeszcze co, o ile możesz, bym cię zapytał o te związki Rzymu, bo jedziesz na swoją urodziny. Wszystkiego dobrego ci życzę, bo powiem ci szczerze, dlaczego mnie zaintrygowały, bo ja w swoim DNA też mam wpisane Rzym. Nawet kiedyś się zastanawiałem, czy sobie nie wytatuować SPQR. No to będziesz wiedział, chyba większość tutaj słuchaczy wie, co to znaczy. Tak, ja też chciałem na lewą ramię. I dlatego mnie ten związek z Rzymem zaintrygował, bo ja przez wiele lat w Rzymie mieszkałem, także jakbyś mógł, o ile możesz, bo wiem, że to są urodziny, chcesz tam pojechać, ale no coś się do tego Rzymu pcha. Mógłbyś rozwinąć? Jakoś, wiesz co, filmy, które w dzieciństwie rodzice oglądali, Spartacus, i tak jakoś tam mnie zainteresowało. I kiedy miałem tam po komunii, kiedy miałem do wyboru, bo rodzice zaproponowali, że gdzieś zabiorą mnie na wycieczkę, chcieli mnie zabrać do Disneylandu, a ja poprosiłem o to, żeby pojechać do Rzymu, i mam takie zdjęcia jako taki ośmiolatek, jak łażę po muzeach watykańskich. No, byłem dziwnym dzieckiem, bardzo mnie to interesowało. I Koloseum na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. Pamiętam, i taka miłość do Rzymu już została. Byłem tam jeszcze kilkukrotnie, byłem we Włoszech jeszcze później. Ostatni raz byłem już dość dawno, bo właśnie w 15 roku, czyli już 7 lat, bardzo długo, i jakoś tak nie mogę wrócić, a też ten wyjazd w 15 roku był piękny. Więc no po prostu mam jakąś słabość do włoskiej kuchni, do włoskiej kultury, ale też właśnie czuję się świetnie w tym Rzymie i robi na mnie niesamowite wrażenie. Kocham włoskie kino bardzo, od Sorrentino po Felliniego. No i to chyba to jest właśnie to. No i też uważam, że wiele, wiele rzeczy, które mamy, przyszły z Rzymu, no, jako ludzkość, które mamy, no choćby Republika, oczywiście oni mieli zupełnie inną i właśnie też obarczoną problemami z korupcją, ale jednak to oni nam pewne rzeczy zaszczepili, humanizm taki pierwszy. No i jakoś później przez 1000 lat po upadku Rzymu nie potrafiliśmy wynaleźć pewnych rzeczy, które oni znali. I byli zawsze skupieni właśnie, mam takie wrażenie, poza emocjami, właśnie na zdrowym rozsądku i na podchodzeniu do pewnych, do, no na pięknie, na to jest, wiesz, to jest cała kultura. Nie znam też osoby, która by nie kochała kultury włoskiej, rzymskiej, italijskiej i po prostu nie była interesującym człowiekiem. Więc może, choć może to zabrzmi bardzo tak, wiesz, oceniająco, ale jest coś takiego we Włoszech, co jest fascynujące. Oczywiście mają też Włochy swoje wady teraz i zgadzam się na przykład z moją mamą, która ma problem ze śmieciami i z wieloma innymi rzeczami, które są tam, ale kocham Rzym. Będzie dla mnie zawsze jakimś miastem wyjątkowym. Paryż oczywiście też bardzo lubię i Londyn, ale Rzym jest jakimś miastem wyjątkowym. Choć może jak teraz pojadę, to się okaże, że już gdzieś ta miłość jest lepsza właśnie na odległość, ale myślę, że nie. Myślę, że znów wrócę zachwycony jak zawsze. Więc teraz chcę po prostu na chwilę zapomnieć o wielu rzeczach, które tutaj widziałem. Dobrze wiem, że jak siądę sobie w jednym miejscu tam właśnie w Rzymie, to zapomnę. Dzięki serdeczne. Jeżeli mogę coś ci doradzić, chociaż to mogę zrobić poza audycją też, to jak lubisz tak zwiedzać i te zabytki podziwiać, to wybierz się do Ostii Antika. Dojazd jest bardzo prosty, bardzo łatwy. Tak, ale to... byłem. Ale byłeś? Byłem. Dobra. To ja, już to ja tylko nawiążę, jeśli mogę. Mateusz pisze. To część VIP. Tam nigdy nie pojechałem. To jest, miałem, ale nie pojechałem. To jest bardzo ciekawe. Chcę zobaczyć na południe od Rzymu. Może mi się teraz uda, ale 3 dni to nie wiem. Dobra, to ja tylko tak na szybko nawiążę, że cudze chwalicie swojego nie znacie. Mateusz, cały czas masz na prywie zaproszenie do Gdańska ode mnie. Dziękuję. To tyle. Kontynuujmy. Ja kocham. Gdańsk też kocham. Zapraszam. Raz w roku muszę być w tym mieście, jak jestem w Polsce, więc no w Polsce po prostu. Ale to jest też inna
inna. Już o tym to już możemy się rozwodzić przez całą noc. Nad wyższością Gdańska, nad innymi zabytków Gdańska, nad innymi po prostu zabytkami w Polsce. Choć do Krakowa i do Wrocławia też mam słabość. Ale to no to mam nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować niedługo. Teraz był Adrian, zapraszamy. A dobry wieczór wszystkim, witam was, pozdrawiam pana Mateusza, czytam was od początku wojny razem z Bacą Pogorzelską, która tam w Donbasie siedzi od 14 bodajże. Tutaj na początek te szybkie wątki. Ja preferuję mimo wszystko Neapol bardziej niż Rzym. Dla mnie tam ludzie są bardziej ludzcy niż w Rzymie. To po pierwsze. Po drugie, Gdańsk nie ma zabytków, pozostał zaorany i to wszystko jest odbudowane po wojnie. Ale wracając już do sytuacji tutaj na Ukrainie. Mam takie pytanie do pana Mateusza. Po pierwsze, jak wygląda morale tam? Czy ludzie się po tym zimnie nie przychodzi jakaś szara codzienność, że nagle morale było wysokie, a teraz zaczyna na przykład spadać, czy dalej się utrzymuje na wysokim poziomie? Drugie moje pytanie jest odnośnie uchodźców. Widzimy teraz po oficjalnych danych tych, co mamy w PESEL-u, one są tam kasowane, jak uchodźcy biorą zasiłki gdzieś w Europie dalej albo wyjeżdżają poprzez zewnętrzne granice Unii Europejskiej, to im jest PESEL kasowany. I w tym momencie spadło z tych ludzi, którzy w Polsce wystąpili o PESEL dla uchodźców, liczba tych uchodźców spadła z 1 400 000 na niecałym 900 tysięcy w tym momencie. I pytanie, czy oni wrócili, pewnie część wróciła tam do Kijowa czy do Charkowa, ale jaka to jest skala, bo też widzimy potężny odpływ uchodźców do Kanady na przykład. Kanada podobno 200 tysięcy ściągnęła do siebie. Jak to wygląda właśnie z perspektywy Ukrainy? To jest dla mnie taka sprawa kluczowa. Druga sprawa, jak sobie Ukraina radzi z korupcją, bo pamiętajmy, że to, gdzie Ukraina jest w tym momencie, to pomijając wojnę, to jest w dużej mierze też zasługa korupcji, która tam jest od tych 30 lat nie jest zwalczona w żaden sposób i na początku konfliktu, nie wiem jak jest teraz, ale były spore problemy na przejściach granicznych dalej, mimo tego, że była wojna i humanitarka miała duże, duże problemy, to odnośnie tego. Jeszcze ostatnie jest moje pytanie odnośnie tej jakości naszych elit. Byłem ostatnio na kongresie w Rzeszowie, w Jasionce był kongres pomocy dla Ukrainy. Zjawiło się 30 merów ukraińskich miast. No i na tym kongresie patrzyłem, kto był od nas. Od nas, z naszego, nawet już pomijam rząd. Z rządu była tylko pani od Funduszy Europejskich, pani chyba teraz jest, ona była ministrem, później była wiceministrem, teraz jest chyba sekretarzem stanu. Od nas z województwa podkarpackiego, a poza tym nie było prawie nikogo, ani z lewa, ani z prawa, ani Łuka Cijewskiej, ani żadnych polityków z PO, ani z PiS-u, ani nawet był fiołek tylko na konferencji, no to jako prezydent Rzeszowa, jako gospodarz, ale w pewnym momencie no, dla mnie to był szok, jak zobaczyłem, że mer Lwowa Sadowy i mer Mikołajewa podpierają stolik i nie mają z kim gadać. No dobrze, że był tam też mój sąsiad, poseł z Rzeszowa. Podeszliśmy we dwóch, to ich przedstawiłem, pogadali chwilę, wymienili kontakty. No ale to był dla mnie szok o jakości naszych usług, gdzie tutaj wiadomo, że pomoc będzie szła przez samorządy i się nic nie dzieje. Przyjechało 30 merów do Polski, zamiast ich zabrać na spotkania biznesowe, to w tym momencie no, to wszystko leży i za chwilę będzie płacz, że znowu Niemcy nas wyprzedzili, że Francuzi odbudowują, a my zostaniemy jak zwykle z ręką w nocniku przez tą słabość naszych. Dobra, dziękuję w takim razie. Ale to zaraz sekundkę, bo coś chyba mi się tutaj nie włącza. Czy mnie słychać? Słychać mnie jednak. Tak, słychać. Przepraszam. Kurczę, to jest niestety bardzo złe, co pan powiedział, w sensie bardzo słabe, no ale to jakoś mnie w ogóle nie dziwi też, bo ja mam też takie wrażenie, że ten temat Ukrainy spadł po prostu gdzieś z piedestału, już przestał być tak ważny, też politycznie już się na tym mało ugra, to i mało się tym politycy, już mniej się coraz bardziej tym politycy zajmują. I to jest problem, bo to po pierwsze jest nasz sąsiad, tak jak pan powiedział, po drugie cała ta pomoc idzie przez Polskę i na tym sporo możemy
zyskać jako kraj. Już pomijam jakieś moje sympatie czy antypatie, to po prostu ja nie rozumiem, dlaczego my jako Polacy nie umiemy w polityce robić tak zwanych deali. Nie wiem, 2 lata studiowałem politologię i jakoś na zajęcia ze stosunków międzynarodowych mieliśmy to jakby jakoś tak opracowane, przynajmniej w skrócie, to jak się powinno robić politykę zagraniczną. Tak mówię bardzo w skrócie, ale no, po prostu chodzi o to przede wszystkim, żeby wzajemnie ubijać interesy, a my tego nie umiemy i to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. I ja ogólnie mam złe zdanie, tak jak powiedziałem wcześniej, o polskich elitach politycznych, ale to, co bym powiedział, to już jest w ogóle jakieś zaskakujące. Nie zmienia to jednak też faktu, że tutaj w Ukrainie też jest pewnego rodzaju problem. Ta korupcja jest olbrzymim problemem, to na pewno. Choć teraz ona na pewno dalej funkcjonuje, ale trochę w inny sposób. Na pewno funkcjonuje, są blaski i cienie. Są ludzie, którzy walczą i idą jako ochotnicy do armii, a są ludzie, którzy z pomocą korupcji między innymi uciekają. I dlatego czasami można spotkać jakiegoś młodego Ukraińca, który wcześniej był w Ukrainie albo nie wrócił z Polski na przykład, albo wyjechał po i udało mu się jakoś zapłacić, wyjechać. Takie przypadki się zdarzają jak najbardziej. Słyszałem o tym i to z takich bardzo wiarygodnych źródeł niestety. I to na dużą skalę się zdarzały takie przypadki. Co mogę powiedzieć? No niestety tak jest. Załatwiają sobie różnego rodzaju papiery i tak się dzieje. Z drugiej strony, no biorąc pod uwagę, że giną, no to ja nie chcę ich jakoś oceniać, choć zdanie mam złe. Tak to określę, zwłaszcza, że moi znajomi giną. Jeśli chodzi ogólnie o morale, to mam wrażenie, że morale wśród cywilów nie jest wcale złe. Ono się raczej trzyma na tym samym poziomie. Zwłaszcza w centralnej i zachodniej Ukrainie, gdzie w tej chwili nie ma walk. Ta wojna się uspokoiła i ona jest zupełnie inna teraz niż przez pierwsze 2 miesiące. Ja to wielokrotnie podkreślałem i będę podkreślał. To znaczy wtedy, w tym pełnym chaosie, kiedy nie wiadomo było, co będzie z Kijowem, czy go Rosjanie nie otoczą, czy nie będą, czy naprawdę go nie zajmą. Wydawało się to nierealne logicznie, ale jedno jest zdrowy rozsądek, a drugie było to, że kilkanaście kilometrów od Kijowa byli Rosjanie, że prawie zajęli cały Irpin, czy czwarte w pewnym momencie kontrolowali, że Bucza, Borodianka były rosyjskie, że Rosjanie przeszli przez trasę żytomierską. No wiele, wiele rzeczy, które wskazywały jednak na to, że zdrowy rozsądek zdrowym rozsądkiem i to za małe siły. Ale jednak mieli pewnego rodzaju sukcesy. No i doszli do browarów pewnie od wschodniej strony, pewnie gdyby mieli inne dowództwo, inne pomysły, to mogliby jeszcze wiele rzeczy zrobić pod tym Kijowem. Na szczęście tak się nie wydarzyło. I ta część kraju, nie tylko Kijów, ale zachodnia ogólnie część kraju odetchnęła. Teraz na zachodzie Ukrainy prawie nie ma blokpostów. Teraz no jest po prostu inaczej. Ci ludzie, mimo tego, że nie mają prądu, mają duże problemy, że są ostrzeliwani, jakoś sobie radzą. I morale jest wysokie wśród ludności cywilnej, bo ci też ludzie wiedzą, co będzie, jeżeli ta wojna zostanie przegrana. No a co będzie? No będzie Bucza, będzie Izium, będzie... Tu nikt nie chce być pod rosyjską okupacją, bo to już abstrahując od mediów, to po prostu płynie, proszę Państwa. No jak ktoś ucieka z Chersonia i opowiada, jak to wyglądało, to się bardzo szybko przemieszcza. Jest olbrzymia nienawiść do Rosji. Jest olbrzymia nienawiść do Rosjan. Po prostu te 10 miesięcy zmieniło spojrzenie na pewne rzeczy. No to jest wojna, ona zmienia wszystko. Mnie bardzo zmieniła, tak jak powiedział wcześniej pan redaktor. I mam nadzieję, że na lepsze. Ale wiem po prostu, że też ludzi tutaj w Ukrainie bardzo zmieniła ta wojna. Społeczeństwo po prostu zmieniła ta wojna. No ale problemy dalej są, zwłaszcza te, jeśli chodzi o korupcję, to zdecydowanie. Jeśli chodzi o wyjazdy, to rzeczywiście jest tak, że wiele osób wróciło tu. Właśnie dlatego, że wiele osób w Ukrainie bało się, że Ukraina cała zostanie zajęta. I często uciekali ludzie nawet z zachodu, z centrum Ukrainy. Uciekali, bo wiedzieli, że jak przyjdą Rosjanie, to mogą nie mieć domu, nie mieć samochodu, mogą zostać zgwałceni, wszystko się może wydarzyć. Akurat tu jest właśnie to, że ja mam wrażenie, że Polacy by nie mieli takiej wyobraźni, a Ukraińcy wiedzieli, co wiąże się z tym, że przyjdzie Rosja. No i jak się okazało, że choćby takie miasta, nawet jak Czerników, który jest przecież dalej ostrzeliwany, jak Charków, jednak no, ciężko się tam żyje w tej chwili, często bez prądu i bez wody, no ale jednak u siebie, ale jednak w swoich domach, w swoich mieszkaniach, ale jednak no, łatwiej jakoś pewnie może tej pracy tutaj nie ma, jest duży problem z pracą, ale jednak
można, no to część ludzi wróciła, a część ludzi pojechała dalej, bo wcale nie miała dobrych warunków w Polsce, bo też Polacy ewidentnie, przynajmniej ja mam takie odczucie społeczne, jak jestem w Polsce, są już zmęczeni, znudzeni, wcale nie lubią Ukraińców, część z nich, i to naprawdę jest duża grupa, ja wczoraj rozmawiałem z lekarzem, wicedyrektorem jednego ze szpitali, który 3 lata temu przyjechał do Polski, żeby zacząć pracować pod Kętrzynem. Niech sobie Państwo wyobrażą, że facet niezwykle dobrze wykształcony, jeśli chirurg ze specjalizacją, z doktoratem, no oczywiście tutaj w Ukrainie, w Dniprze, no ale jednak, ale po prostu, no to jakby możemy mieć jakieś złe zdanie o szkolnictwie w Ukrainie, ale no leczy tutaj ludzi i ma bardzo duże sukcesy, jest wicedyrektorem szpitala, jest relatywnie młodym człowiekiem jeszcze, wyjechał do Podkęczy, żeby tam pracować, nazywa się Baczyński, więc ma polskie pochodzenie i on wrócił, nie dlatego, że nie mógł się tam odnaleźć, bo on bardzo dobrze mówi po polsku, tylko wrócił, bo jeden z lekarzy przyszedł do niego i kazał mu, cytuję, wypierdalać do swojej Ukrainy. I po prostu dla niego to była taka hańba, tak, to go tak dotknęło, bardzo honorowy człowiek, że po prostu serio spakował się i wrócił i postanowił nie ściągać tam rodziny i został wicedyrektorem szpitalu. No, dla Ukrainy to dobrze, no bo mieli świetnego chirurga, który od iluś miesięcy mieszka w swoim gabinecie, dzieci wysłał do innego miasta w Mikołajowie, on mieszka i pracuje w szpitalu. Zresztą to nie jest jedyny lekarz, którego znam w Ukrainie, który mieszka w szpitalu, bo też w Kijowie takich ludzi poznałem, ale mówię o tym, bo znowu mi było wstyd za Polaków. I niestety takie zachowania się cały czas zdarzają w Polsce, cały czas skażemy, jest wielu takich Polaków, którzy każą obcym w jakiś sposób innym od siebie, tak jak powiedziałem wcześniej, albo chcą ich gdzieś wysyłać, robić strefy wolne od osób, które się jakoś od nich różnią, albo każą im wypierdalać, albo mówią i robią jeszcze gorsze rzeczy. To jest obrzydliwe, no i to jest wstydliwe. Ale myślę, że to też ma wpływ na to, że część ludzi z Polski, która uciekła z Ukrainy, wyjechała dalej. Mają też, no, też większe możliwości socjalne, no bo jak tracisz wszystko, to też jest ważne. Choćby mam koleżankę, która z Polski też wyjechała z małym dzieckiem do Stanów Zjednoczonych, bo dostała taką możliwość, więc wydaje mi się, że to też miało wpływ na emigrację. Natomiast mogę uspokoić, bo mam takie poczucie, że jak rozmawiam tutaj z ludźmi, to wydaje się, że to przywiązanie do domu jest tak duże w tej chwili, że na razie zima i ostrzały nie sprawią, tak jak teraz do tej pory nie sprawiły, że znów będzie taka masowa emigracja. Ta emigracja wiązała się między innymi z tym, że uciekali ludzie choćby z Donbasu, z Mariupola, nie tylko, z wielu miast, w których teraz dalej ludzie są, tam jest front, ale jest to na przykład 30-40% przedwojennego, no po prostu społeczeństwa w tej społeczności tych miast, tak jest choćby w Sibirsku, było przynajmniej jeszcze w sierpniu, teraz pewnie jeszcze mniej ludzi jest, w Soledarze, Bachmucie, tam gdzie jeszcze są ludzie, ale już jednak bardzo mało tych osób zostało, więc myślę, że to z tym się wiąże, że zmieniła się ta liczba emigrantów w Polsce i myślę, że ona się też będzie docelowo zmieniać, no bo jest wielu Ukraińców w Polsce, też mi się wydaje, że oni wcale nie mają tak łatwo z pracą, oni się bardzo łatwo asymilują, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, ale wydaje mi się, że wcale już nie są tak też dobrze przyjmowani jak na początku wojny, więc też będą wyjeżdżać dalej, a część z nich naprawdę będzie wracać, bo oni, część z nich chce po prostu wrócić, chce do domu, co jest jakimś naturalnym jakimś odruchem. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy z tego, jak ludzie bardzo są przywiązani do swoich domów, może dlatego, że zawsze miałem dom. Teraz od 10 miesięcy żyję między samochodem a Polską. Tu jest po części mój dom. Ale wiem, że mam ten dom w Polsce, więc w ogóle tego nie czuję, ale tak wiele razy dostawałem właśnie wiadomości, choćby od Swietłany z Mariupola, że ona tak bardzo tęskni za swoim domem, że ona tak bardzo chciałaby mieć znowu dom. Że po prostu zrozumiałem, jak to jest ważne dla człowieka, żeby mieć swoje miejsce, mieć swój dom. No a już zwłaszcza jak się traci ten dom, to chyba jest coś takiego jak strata kończyny, jak rozmawiam z niektórymi ludźmi. To jest po prostu fantomowy ból, który dalej jest w człowieku gdzieś, że tego domu nie ma, że ktoś inny jest w tym domu, że on został zniszczony. No bo to zazwyczaj niestety w takich przypadkach jak ludzie. Dzisiaj też rozmawiałem z dwiema paniami, które w Chersoniu straciły swoje domy. Uciekły właśnie, mój kolega Igor Straż, wolontariusz, wywiózł je do Lwowa. Chyba będą dalej jechały do Polski, ale jeszcze nie wiadomo, może zostaną we Lwowie. Jedna z nich ma 6 psów i
zasadniczo po prostu powiedziała, że nie wyobraża bez tych psów wyjechać, a transport do Polski będzie pewnie trudny, więc na razie zatrzymuje we Lwowie. One też straciły dom w ostatnich dniach. W listopadzie Rosjanie po tym, jak wycofali się z Chersonia, po prostu ostrzelali, tyle razy ostrzelali już Cherson, że właśnie zniszczyli wiele domów, wiele bloków, wiele mieszkań. Więc jeśli chodzi o emigrantów, mi się wydaje, że jeżeli nie dojdzie do tego ataku, a pewnie do niego dojdzie w lutym albo w styczniu, to niestety może zmienić, że będziemy mieli znów duży przypływ uciekinierów z Ukrainy, ale tak docelowo to wielu Ukraińców jednak chce wrócić do Ukrainy i no i też, a jeżeli już wyjeżdżają, no to jednak mają lepsze warunki w krajach Europy Zachodniej, czy choćby w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mogą wyjechać. Ogólnie rzecz biorąc, my nie mamy takiej świadomości, że Ukraińcy są niezwykle praktycznym narodem. Oni naprawdę są, ja mam takie poczucie, jak rozmawiam, jak poznałem trochę Ukraińców, to że oni są tacy bardzo ogarnięci, rozgarnięci i praktyczni właśnie. No i oni po prostu często właśnie tak bardzo rozsądnie patrzą na wiele rzeczy, ale też znam wielu Ukraińców, którzy nawet jak wyjeżdżali na zachód Europy czy do Polski, to i tak planowali na starość wrócić do Ukrainy, specjalnie zostawiali tam mieszkania, domy, nie sprzedawali ich i tak dalej, bo jakoś tak też jednak mimo wszystko jest przywiązanie do tej ziemi. Więc to jest bardzo złożona ta kwestia tej emigracji, ale wydaje mi się, że no jeżeli nie dojdzie znów do tej, pewnie dojdzie, ale i tak mimo tego ataku wydaje mi się, że no możemy mieć maksymalnie powtórkę z tego, co było na wiosnę, a nie będzie jakoś jeszcze gorzej, ale jak dojdzie już do tego ataku na Kijów, to znów ponownie, czy na tą część zachodnią Ukrainy, to jeszcze, no to wtedy to się wydarzy. Na razie, gdyby tak wyglądała wojna jak w tej chwili, no to takiej fali emigracyjnej nie będziemy mieli. Też mówię o tym, tak trochę wybiegam poza to, no co pan zapytał, ale wiem, że to wiele osób interesuje, bo wiele dostaje takich pytań właśnie, czy będzie kolejna fala, czy będzie więcej Ukraińców w Polsce, czy będą uciekać i tak dalej. Moim zdaniem, jeżeli się nic nie zmieni, nie. No tylko, że tutaj tym znakiem zapytania jest to, no, że może dojść do tego niestety uderzenia. Znaczy, może dojść, no. Najprawdopodobniej do niego dojdzie. Zobaczymy, co ono wywoła. No teraz chyba w ciągu dwóch ostatnich dni Straż Graniczna podała dane, które mówią o tym, że jednak więcej wyjeżdża na Ukrainę osób niż przyjeżdża. To jest jakaś duża różnica, ale mimo wszystko. Więc no coś w tym jest. No, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. A odnośnie Igora Tracza, to proszę go serdecznie pozdrowić. To mój krajan i taka prywata, żeby odczytał DM-a na Twitterze, jeśli znajdzie chwilę oczywiście po tym wszystkim, co teraz robi. Albo w trakcie najlepiej. Dam mu znać, bo jest w tym, jest właśnie jedzie. Już jutro mam nadzieję wróci do Polski. Ja pojechałem na wschód, a oni właśnie wywożą jednego psa do Polski, bo uratowali go z Dnipra po chemioterapii, bo on przecież nie tylko tych ludzi, ale też psy te wywozi. Przede wszystkim sam pewnie. Jest mi to bliskie, że tak powiem, no. Ale ludzi też. Dwie te kobiety wywieźli do Lwowa, właśnie zawieźli do Lwowa, zawieźli też zwierzaki, bo też zabrały razem z nimi 6 psów tej jednej pani, ale w ogóle kilkanaście tych psów zapakowanych. To całe miejsce, jakie było zwolnione w dwóch przyczepach, bo na 3 samochody jechaliśmy, to tam zapakowali właśnie tym, co można było ewakuować i ludźmi, i zwierzętami, tak to określę, bo to, choć może to zabrzmi niegrzecznie. No i już dzisiaj będą wracali do Polski, ale Igor będzie dalej przyjeżdżał, to był jego 36. przyjazd tu, ale też jego dziewczyna jeździ, więc oni są tak zaangażowani w tą pomoc. Teraz Marcin Gortat im pomaga, ja też mam z Marcinem kontakt, on też się bardzo angażuje w tą pomoc dla Ukrainy, więc dzięki niemu też myślę, że będzie im łatwiej, bo oni też już finansowo nie wyrabiali trochę, bo paliwo i tak dalej, bo to każdy taki wyjazd to jednak to jest koszt, a żadna redakcja ich nie wspierała tak jak mnie, ale myślę, że teraz już też się zrobił taką medialną postacią i będzie im łatwiej, bo on ma, no to jest sportowiec, on ma samozaparcie dość duże, żeby się zaangażował na tyle, że ja wiem, że on będzie jeździł i jak będzie mógł, to będzie pomagał.
No dosyć niszową dyscyplinę sportu uprawia, no bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale no to jest mistrz świata, tak, w zaprzęgach psich, także no tutaj duży szacun i to chyba nawet niejednokrotny. Nie, Marcina... nie, to kilkukrotny, a no właśnie. Tak, a Europy to w ogóle chyba 15-krotny. Jest poza konkurencją tak naprawdę, tak, ale to jest ciężki robi, sport. Oczywiście to jest dużo, ale w tym, co robi, jest bezkonkurencyjny. Otóż to właśnie, to jest taki Adam Małysz, można powiedzieć, w tej dziedzinie. Pozdrawiamy pana Adama. No, pan Marcin Gortat też jakby odczytał Diema, to będziemy zobowiązani. A teraz Kasia, zapraszam. Mam pytanie takie, Mateuszu, po tylu miesiącach wyjazdów twoich na Ukrainę, wjeżdżając tam, czujesz się bardziej korespondentem wojennym, czy bardziej wolontariuszem wojennym? Jak sobie radzisz z odbudową swojej psychiki po tych wszystkich okrucieństwach, jakie tam oglądasz i na co dzień, z którymi masz na co dzień do czynienia? Czy idzie sobie w ogóle z takimi rzeczami poradzić i odbudować pod tym wszystkim psychikę? Dziękuję. No ja jestem korespondentem wojennym, no nie da się ukryć, no ja tego nie robię już teraz wolontaryjnie, ja też nie mógłbym być tutaj, mnie nie było na to stać cały czas, gdybym mentalnie bardziej nie pracował. A mentalnie nigdy też się nie uważałem za jakiegoś takiego wolontariusza, albo nie daj Boże, Jezu, po prostu to jest tak jakieś śmieszne, jak ludzie piszą o jakimś bohaterstwie w moim przypadku. Ja robię to, co czuję, że powinienem zrobić, no i to też... I to też mi pomaga, to jest też odpowiedź na to, co zapytałaś. Ja nie mam takiego poczucia, że ja sobie musiał z czymś radzić. No, są momenty, że jest ciężko, nie? Jak ginie jakiś znajomy, tak jak było, powiedzmy, pod koniec listopada. Ostatnio od 2 tygodni nikt z bliskich znajomych nie zginął. Zginęli jacyś dalsi. Co zawsze jednak jakoś lepiej wpływa. No, trzeba sobie jakiś wprowadzić porządek też uczuć w głowie. Już się nauczyłem, że nie mogę się aż tak przywiązywać. I najgorzej jest z tymi ludźmi, z którymi się rzeczywiście żyłem, bo na przykład z nimi mieszkałem pierwsze 2 miesiące pod Kijowem, w Kijowie. No to jak oni giną, to jest ciężko. Albo jeszcze, nie daj Boże, z nami przed wojną. To już w ogóle jest ciężko. Teraz na szczęście 2 moich kumpli zortowali spod Bachmutu, z Soledaru już na początku grudnia. Są bezpieczni, będą mieli święta, więc też mnie to cieszy. W sensie, że też się nie muszę o nich martwić, bo się trochę o nich martwiłem. Bo już się zacząłem zastanawiać, czy to serio jest tak, że jakoś Bóg albo los, albo przeznaczenie może zdecydowało o tym, żeby wszyscy moi bliscy znajomi poginęli, bo wtedy będę mógł, nie wiem, jakoś pisać o tym i wpływać na ludzi. Znaczy, wiesz, to są głupoty, co teraz mówię, ale chodzi po prostu o to, że jak giną twoi kumple, to się zastanawiasz dlaczego, nie? To są po prostu proste rzeczy. Ja nie czuję w tej chwili, żeby coś było ze mną nie tak. Ja wiem, że się zmieniłem, widzę to i pomijam też to, że teraz już chudnę, ale wcześniej przytyłem przerażająco i też pewnie zajadałem stres i ten stres też się jakoś u mnie odkłada i pewnie ze mną jest ciężko wytrzymać. Mówię o bliskich czy o współpracownikach. Tak mi się wydaje, ja tego nie czuję sam, ale tak jest coś takiego, że zaczynasz myśleć o sobie właśnie, na ile te rzeczy, które widziałeś, mają wpływ na to, jak się odnosisz do innych ludzi. I zaczynasz taki sobie, tak się bardziej przyglądać sobie. Ja jestem na tym etapie od paru miesięcy. Bo na przykład podjąłem w ciągu tych kilku miesięcy, tam 10 miesięcy, podjąłem na przykład jakąś taką jedną decyzję, której teraz, no nie powiem, że żałuję, bo nie mam jakiejś takiej rzeczy, której jakoś bym tak bardzo żałował w życiu, ale jakoś też o to mi chodzi w życiu, żeby nie żałować, ale zasadniczo nie wiem, dlaczego ją podjąłem i ona też chyba wynikała z jakiejś złości, zmęczenia i tak dalej. I to mnie trochę tak wstrząsnęło mną po czasie, że rzeczywiście ta decyzja nie była najmądrzejsza i zacząłem się bardziej sobie przyglądać, na ile właśnie nie kierują mną czasami emocje, a te emocje nie wynikają ze stresu takiego związanego z wojną. Nie mam syndromu stresu pourazowego żadnych, śpię normalnie. No mam ten jeden, że jestem trochę bardziej poddenerwowany, łatwiej się uruchamiam, ale wydaje mi się, że to jest po prostu ogólnie taka rzecz, która się dzieje u osób, które mają skumulowany stres. Ja nie uważam, żebym miał się powody, żeby się nad sobą rozczulać i jakoś sobie z czymś radzić. To pewnie przyjdzie po wojnie, jak już przestanę tutaj pracować. To pewnie przyjdzie, jak czytałem, jak się interesowałem,
to wydaje mi się, że to może przyjść za jakiś czas. Natomiast widzę dziennikarzy, wolontariuszy, którzy tutaj pracują, którzy się też pozmieniali, są innymi ludźmi trochę i mam wrażenie, że nie radzą sobie z emocjami. I oni tego nie widzą, ale też ja nie jestem od tego, żeby im to mówić. Nie ze wszystkimi żyję dobrze, więc też nie czuję się w obowiązku. Z tymi, z którymi żyję, to sugeruję, że może pora odpocząć, pora odetchnąć i tak dalej. Mówię, jeśli chodzi o mnie, wiesz co, ja jestem też taką osobą, nie lubię jakoś tak za dużo o sobie, ale ja jestem też taką osobą po prostu, która radzi sobie z rzeczami robiąc coś. Ja nienawidzę bezsilności, jakby braku działania w takich sytuacjach. Ja bym sobie pewnie nie umiał poradzić, gdybym ja siedział w Polsce i nie robił. A ponieważ ja robię i uważam, że to ma sens i dopóki mam z tyłu głowy, że to ma sens, to będę jechał i robił. W sensie jechał, mówię teraz kolokwialnie, nie jeździł w Ukrainie, chociaż to się ze sobą wiąże, ale po prostu będę, ile będę miał pary i sił emocji, to będę robił. A teraz potrzebuję zrobić 3 tygodnie przerwy i też sobie do tego daję prawo. W kwietniu bym sobie pewnie nie dał prawa do tego. Też się pogodziłem z tym, że media już sobie trochę odpuściły ten temat. No co mam z tym zrobić? Najpierw się kurwiałem, nawet zmieniłem redakcję, co było głupotą. Po prostu, no niestety tak jest, no ludzie tacy są, nie każdy ma ochotę słuchać o wojnie, no po prostu cały czas. Jak ciężka by ona nie była, też mamy jakąś wytrzymałość. No ja mam jakąś taką, że jestem w stanie to na razie relacjonować, robić. Staram się też tutaj ludzi tych widzieć, a nie tylko tą wojnę, nie tylko te cyferki, nie tylko te wybuchy, nie tylko te zniszczone domy, bo to już nie robi wrażenia po jakimś czasie. To nie robi już żadnego wrażenia, jak to widzisz, nie? A z drugiej strony jest coś takiego, że dalej, paradoksalnie, wrażenie robi to takie małe przemyślenie. Miałem coś takiego, kiedyś zastanawiałem, czy jest coś, właśnie jakaś taka wyższość tych dobrych rzeczy nad tymi złymi rzeczami. Przecież pamięta się zazwyczaj właśnie te złe rzeczy, takie często jakieś traumatyczne, one zostają w tobie, a te dobre, jakoś człowiek do nich przechodzi do porządku dziennego nad nimi, albo że się szybko przyzwyczaja do dobrego, albo że jakoś tyle jest tych filmów o tych strasznych rzeczach, a tak trudno zrobić film na przykład dobry o miłości i tak dalej. A moje doświadczenie z Ukrainy jest takie, że do każdego gówna jesteś się w stanie przyzwyczaić. Jesteś w stanie się przyzwyczaić do tego, że jest coś zniszczone. Jesteś w stanie się przyzwyczaić do tego, że coś złego się dzieje, że jest niebezpiecznie, że są wybuchy, że może coś spaść na głowę. Ale trudno się przyzwyczaić do ludzkiego cierpienia i to na mnie dalej robi wrażenie. Jak jadę i widzę, mówię, już chyba mówiłem o tym, ale u Państwa nie, że jechałem ostatnio przez Izium 3 tygodnie temu i przecież wracałem z Soledaru, mi tam na głowę coś spadło, już nie chcę wchodzić w szczegóły, sam miałem wstrząs mózgu później, a jednak w Izumie, jak zobaczyliśmy, jeszcze wtedy z operatorem, bo operator zrezygnował na początku grudnia, po tym jak zginęły polskie chłopaki, a to z nimi robił wywiad, to na nim zrobiło duże wrażenie, że zginęli. A już chyba też był zmęczony po 3 miesiącach jeżdżenia, już drugi operator, który mi się zmienił. Starsi koledzy mi mówili, że to tak jest. No ale wracając, jechaliśmy przez Izium i szła pani z dzieckiem i zatrzymaliśmy się i daliśmy jej jedzenie własne, które mieliśmy. Ja miałem jeszcze jakąś paczkę taką, bo wożę takie po parę paczek za każdym razem, jak jeżdżę z jakimiś tam makaronami i tego typu rzeczami. I ona była taka zszokowana i tak dziękowała i płakała i to na mnie zrobiło tak potężne wrażenie, że te ruiny tego Izumia, idzie kobieta dobrze ubrana, względnie z dzieckiem po prostu, opatulona jak się da, bo zimno po prostu i ona nie ma co jeść. No, to robi jakieś potężne wrażenie, więc takie emocjonalne rzeczy dalej robią wrażenie i to jest ten pozytywny aspekt. Ile razy bym nie wracał do Polski po takich rzeczach, nie jestem w stanie się przyzwyczaić i dalej jestem cholernie szczęśliwy i dalej na mnie robi wrażenie. Jak przytulam osobę, którą kocham, czy to mamę, czy dziewczynę, jak jem zajebistą kolację, jak leżę sobie w pachnącej pościeli i wydaje mi się, że to jest ta wyższość tych dobrych rzeczy nad złymi rzeczami, że może się aż tak o nich nie pamięta, ale naprawdę niezależnie od tego, jak często by się nie zdarzały, to wydaje mi się, że można się z nich cieszyć. Okej, dziękuję. Odpowiedziałem na pytanie. Ja myślę, że na pewno i to
To dosyć ciekawe bardzo pytanie. Ja mam jeszcze tylko takie dwa pytania z forum tutaj od osób, które w jakimś stopniu nie mogą ich zadać bezpośrednio. Później Seweryn i myślę, że będziemy podsumowywać, bo to już jest czas na zakończenie. Oczywiście zapraszamy ponownie jak najbardziej. Interesuje mnie ten wątek innych redakcji. Tutaj nasz słuchacz pyta o może nie tyle konkurencję, co kolegów po fachu z innych redakcji, ale tych międzynarodowych, czy ich się nadal widuje na linii frontu, blisko linii frontu, czy oni są w jakimś stopniu dostępni? I drugie pytanie odnośnie dzieci i młodzieży, czy na miejscu te osoby mogą liczyć na jakąś specjalistyczną pomoc, bo na pewno takiej wymagają, ale czy taka jest im udzielana, jeżeli chodzi o sferę psychiczną przede wszystkim? O, Bogusław nam tutaj chyba uciekł na chwilę. Przepraszam, bo chyba mnie nie słychać. Teraz tak. Odpowiadam w takim razie, że zacznę może od tej pomocy psychologicznej. Zdecydowanie jest problem z tą pomocą i ta pomoc psychologiczna jest też ograniczona, nawet jeśli chodzi o żołnierzy. Jest w tej chwili około 1 000 000 żołnierzy w Ukrainie, proszę Państwa, czyli bardzo, bardzo dużo. I oni często, na przykład będąc rannymi, nie mają takiej pomocy psychologicznej. No po prostu jest nacisk na coś zupełnie innego położony. A te dzieci tutaj też, młodzież choćby, uczą się cały czas zdalnie, muszą w niektórych tylko miejscach, mogą normalnie chodzić do szkoły. No jest na stres. No ja już wielokrotnie mówiłem, że to będzie dla całego pokolenia trauma. Znaczy dla kilku pokoleń, dla wszystkich Ukraińców, ale te dzieci będą, no, zupełnie będziemy mieli jakąś taki temat, myślę, w Europie właśnie dzieci, które to przeżyły, ukraińskie. W ogóle będziemy mieli wiele, wiele tematów po wojnie. To ostatnio też o tym rozmawiałem, bo ten granatnik mi to uświadomił po prostu i to, co będzie po tym wszystkim, jak się ta wojna skończy, jak ci żołnierze, wszyscy, którzy tutaj walczyli, wyjdą z tą psychiką dość, no, w ciężkim stanie, wrócą do wolności, ale będą próbowali jakoś żyć, to też będą, no po każdej wojnie to się dzieje, i przestępczość, i handel bronią, no wiele, wiele, wiele rzeczy. Mam nadzieję tylko, że już się mówię, nasz komendant główny nie będzie angażował w żadne sprawy z bronią ukraińską, bo jak widać, mu to nie do końca wychodzi. A tak staram się żartować, ale temat jest bardzo trudny i nie za bardzo więcej mogę coś powiedzieć, po prostu, no, to jest kraj w tej chwili, który jest nastawiony na przeżycie. I to jest społeczeństwo, które jest nastawione na przeżycie. I owszem, można w niektórych miejscach pójść do kawiarni i zjeść sernik i wypić kawę, ale terapia, tego typu rzeczy, pomoc, ciężko, słabo. To bardzo ciężko, tak to określę. To i z leczeniem w tej chwili, z niektórymi rzeczami bywają problemy. To zależy też gdzie, no, to jest też duży kraj. Ja jednak operuję zazwyczaj w tych wschodnio-centralnych rejonach, nie zachodnich. Na zachodzie jest ze wszystkim lepiej. No ale też nie jest kolorowo. Też jest problem z tym, że tu jest drogo w tej chwili, a ci ludzie zarabiają grosze, potracili pracę bardzo często, ci, którzy pracowali. To jest ciężko, proszę Państwa, co tutaj dużo mówić. Więc tej pomocy psychologicznej prawie że nie ma. Jeśli chodzi o redakcję, to owszem, zdarza się i oni cały czas byli. Takie redakcje jak Sky News, one pracują bardzo blisko frontu i one mają zupełnie też inne możliwości niż na przykład ja kiedykolwiek miałem, bo pamiętam jak Sky News wjeżdżało do Lisiczańska 2 dni po tym, jak ja tam byłem. Ja tam jakoś wjechałem z pomocą humanitarną, namawiając żołnierzy, żeby mnie przepuścili busem, a oni wjechali transporterami opancerzonymi z żołnierzami wojskowymi, z żołnierzami ukraińskimi. No to jest po prostu też inny budżet, inne możliwości, inne zainteresowanie też przez to, że to tak wielkie redakcje i super, że oni tu są, bo oni mają zupełnie inne przełożenie niż mały Żuczek Lachowski, który tutaj jest. Jeśli chodzi o Polskę, to w tej chwili, z tego co wiem, to wspomniana tutaj Karolina pracuje, cały czas jest w Donbasie, Marcin Wyrwał jeździ i to jest tyle, jeśli chodzi o takich stałych korespondentów z Polski, którzy jeździliby,
na front. Paweł Reszka był pod, był w Buczy, był pod Kijowem. Chyba dojechał do Donbasu, ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że tak. No świetny dziennikarz, ale on jednak, nie wiem, miał dwa takie wyjazdy, on też miał kontuzję nogi. Nie wydaje mi się, żeby on tam gdzieś w tej frontowej okolicy docierał. Jacek Łęski z TVP. Przy całym moim braku szacunku do redakcji, to jednak z szacunkiem do Jacka, bo on bardzo się też oddawał temu, co tutaj robił. Był choćby w Chersonie ostatnio, no ale też, no, wydaje mi się, że też gdzieś na front do żołnierzy dojechał. No i to jest tyle, jeśli chodzi o Polskę, nie? Przynajmniej z tych dziennikarzy, których ja znam, jeszcze się tak zastanawiam głośno. Nie, wydaje mi się, że nikogo nie pominąłem. Na pewno więcej wcześniej jeździł. Oczywiście przyjeżdżają dziennikarze do Kijowa i do Charkowa. No przy czym, tak jak mówię, no ja w Kijowie jak jestem, to czuję się jak na wakacjach, nie? W sensie trochę jak w Polsce, tylko że bez bliskich. No Kijów oczywiście jest zagrożony ostrzałami, ale też jest pewnego rodzaju problemem to, że cały świat patrzy na tych dziennikarzy, którzy siedzą w Kijowie, a oni wchodzą z tego Majdanu i tam się wtedy nic złego nie dzieje. Chodzą ludzie, starają się normalnie żyć. I to już nie jest ten moment, gdzie był początek wojny i było przerażająco. Natomiast kilkaset kilometrów dalej mamy piekło i to jest problematyczne, że mało tego się przebija, mi się wydaje, w takim przekazie medialnym. Już po prostu przywykliśmy do tej wojny wszyscy. Tak, powtarzam to jak mantrę, wiem, nic tutaj nowego nie powiem i to jest nudne, no ale też chyba po to tutaj jestem, żeby to powtarzać. Tak jest. No, ja też przywykłem, tylko trochę mam wrażenie w inny sposób, a światu się wydaje, że tej wojny nie ma, bo na zachodzie Ukrainy jest spokojnie. No jest spokojnie na zachodzie Ukrainy i jest normalne życie na zachodzie Ukrainy, na tyle, na ile może być w trakcie wojny. Tak samo jak było normalne życie pod okupacją, na przykład w Paryżu. Też działały knajpy, też działały teatry, co prawda propagandowe, ale jednak. A jak była pierwsza wojna światowa, to front był niedaleko. I tak było już całkowicie normalne życie w Paryżu, no bo ludzie chcą normalności. Wystarczy im to, że się boją, że każdego dnia im może rakieta na głowę spaść, bo może. Oczywiście prawdopodobieństwo nie jest duże, ale jednak jest i codziennie giną ludzie. Ostatnio spod gruzów w Krzywym Rogu wyciągnięto 1,5-roczne dziecko, 4 osoby zginęły w wyniku ostrzału. Krzywy Róg wydaje się, no jednak kawałek od frontu. Względnie normalnie się tam żyje, sam tam byłem jakiś czas temu. No ale doszło do ataku kolejnego rosyjskiego i mamy 4 trupy cywilów, w tym dziecko, no bardzo małe. I tak jest cały czas w Ukrainie. Natomiast ja cały czas będę podkreślał i to jest, w ogóle odcinam się od pytania, ale będę podkreślał, że to nie jest koniec i to jest cisza przed burzą. Zobaczą to państwo, Rosja nie odpuści, dopóki Putin żyje, to nie odpuści. My też będziemy widzieli efekty tego, co się dzisiaj do tego spotkania w Mińsku. Jestem o tym przekonany. Ja jestem, proszę państwa, jeszcze przekonany. Chciałbym się mylić, że będę dla państwa relacjonował, o ile dożyję. Będę dla państwa relacjonował jeszcze tą wojnę z Kijowa znów, ale nie na zasadzie, że z Kijowa, na zasadzie, że jestem tam na wakacjach, jest spokojnie i ludzie lepiej jakby starają się normalnie żyć, tak jak ostatnio, jak sobie robiłem rekonwalescencję po tym, jak miałem wstrząs mózgu, tylko na zasadzie takiej, że Kijów jest ostrzeliwany i Rosjanie są kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, daj Boże, że kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa i robią wszystko, żeby do niego podejść. Serio, ja niestety, ale no, opieram się na tym, co słyszę. Wydaje się, że Rosjanie jeszcze raz spróbują. Może nie na Kijów, może spróbują w innym miejscu, bliżej Polski. Tu już w ogóle bardzo bym chciał, żeby to się nie ziściło, żeby nawet nie próbowali. Ale obawiam się, że coś się wydarzy zimą. No też my myślimy na ten temat, żeby tak nie było. Seweryn, zapraszam i to będzie ostatni głos z łapką, później ja dwa słowa oddam głos Robertowi i będziemy bardzo wdzięczni za tą dzisiejszą audycję. Seweryn? Dobry wieczór. W pierwszym rzędzie to chciałbym podziękować za taką empatię i wrażliwość, która płynie z twoich relacji. Powiem szczerze, nieczęste to jest. Szczere gratulacje. A pytanie mam takie a propos tych ataków rakietowych, no bo jakkolwiek Ukraina jest wyposażona w ten łączony sprzęt, tu jakaś bateria tych IRIS-ów, tu jakieś inne baterie, tu postsowieckie S-300,
i naprawdę są skuteczni, a przecież nie mają takiego potencjału jak Izrael. Jak to jest odbierane z wewnątrz Ukrainy? Bo Rosjanie wystrzeliwują 70 rakiet, na przykład zestrzeliwanych jest prawie 60. Czy to idzie ku lepszemu? Jak to jest to postrzegane? Chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda z wewnątrz. Dzięki. To zdecydowanie nie idzie ku lepszemu, dlatego że Ukraina była drugim w Europie mocarstwem, jeśli chodzi o, to przesadzam z mówieniem mocarstwem, ale mając na myśli mocarstwo, na myśli kogoś, kto bardzo wyprzedza, wiesz, kraje kolejne, tak jak w piłce nożnej Francja jest jakimś tam teraz, czy Brazylia jest jakimś, no jest jakąś potęgą, to potęga będzie lepszym słowem. Była drugą w Europie potęgą, jeśli chodzi o możliwości obrony przeciwlotniczej. To przed wojną. To wynikało z tego, że w Związku Sowieckim, wbrew temu, co czasami myślimy, ja nie pamiętam, ale może część z Państwa pamięta, jednak mimo tego, że część polityków, żołnierzy i wielu innych osób była idiotami, to jednak część była bardzo inteligentna. Też wydaje mi się, że zazwyczaj tak jest z reżimami, że niestety gdzieś na szczycie są często inteligentni ludzie, bo inaczej reżimy by szybciej upadały. I wiedzieli Sowieci, że nie są w stanie się w żaden sposób mierzyć z lotnictwem Stanów Zjednoczonych i NATO. Bo przecież NATO to jeszcze Wielka Brytania, Francja, myślę teraz o sile lotniczej, tak jak wymieniam, bo no, przecież też NATO współpracuje z Izraelem i tak dalej, i tak dalej. Więc zdając sobie z tego sprawę, Sowieci inwestowali olbrzymie środki w rozwój broni przeciwlotniczej, systemu przeciwlotniczych. No a kiedy Związek Sowiecki się rozpadał, to znaczna część tych systemów przeciwlotniczych pozostała w Ukrainie. I tak Ukraina miała naprawdę potężne ilości tej obrony przeciwlotniczej, systemów rakietowych, przeciwrakietowych, przeciwlotniczych. I też, proszę Państwa, dlatego teraz Rosjanie tak masowo używają systemów S-300. Zresztą przecież z systemu S-300 fragment rakiety spadł też na przewodów, tylko w tym wypadku ukraińskiej, ale już przewodów nie chcę wchodzić, bo to jest inny temat. Ja bardzo czekam też na to śledztwo, żeby wszystko już wiedzieć, jeżeli się naprawdę dowiemy prawdy o tym, co się tam dokładnie wydarzyło. Ale dlatego między innymi Rosjanie używają cały czas systemów S-300 do ostrzeliwania celów na ziemi. Mają ich tak dużo dalej, że a brakuje im pocisków, no balistycznych to im w ogóle brakuje, ale manewrujących również, żeby móc z nimi ostrzeliwać Ukrainę. I używają systemów, które są stworzone to są ziemia-powietrze systemy, do ostrzeliwania, no, żeby były jak ziemia-ziemia. One mają jedną maluśką wadę, cytując pewną komedię, że totalnie nie wiadomo, gdzie spadną wtedy. To znaczy, no, można określić promień, powiedzmy, tego uderzenia, no ale to nie są precyzyjne pociski, no ale dla terroryzowania ludności cywilnej to wystarczy. Albo do trafiania w jakieś duże cele, w miasta na przykład, czy w okolice, na przykład rozdzielnie jakiegoś prądu. To wystarcza i często jest stosowane. Ostatnio znowu w Charkowie zostało użyte. Ale wracając do Ukrainy. Ukraina, mając w związku z tym na początku tej wojny takie zasoby, niestety z każdym dniem je traci. Wiąże się to z tym, że kończy im się amunicja, kończą im się rakiety do tych systemów, a nie ma gdzie ich kupić. Hegemonem jest w tym wypadku Rosja, od Rosji nie kupią, próbują skupować, tak samo jak było z amunicją 152 mm, próbują kupować w innych krajach, a zazwyczaj jest problem, bo Rosjanie też nie są głupi, wbrew temu, co się mówi we wszystkich mediach na świecie, albo sugeruje, albo zwłaszcza w Polsce, tylko Rosjanie na przykład, i tutaj zwłaszcza wywiad wojskowy, podobno, ale nie wiem, czy to koniecznie akurat wywiad wojskowy, mogę Państwu powiedzieć o skutkach, potrafią zrobić coś takiego, że kiedy już jest dogadany właściwie transport jakiejś amunicji, na przykład z Pakistanu albo z innego miejsca na świecie, gdzie daleko, tak by się wydawało, której brakuje Ukraińcom, to nagle pojawia się pod jaką przykrywką innego kraju nawet, jakiś inny kraj negocjuje dla Rosji za wyższą cenę wykupienie tego i to Rosja to kupuje z pomocą na przykład innego kraju. Tym krajem może być Syria, tym krajem może być Iran, po prostu sojusznicy, czy choćby Białoruś. No i mają problem Ukraińcy z uzupełnieniem tych systemów. Dlatego dostają właśnie Iris-T, na SAMS-y, różne systemy ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy, ale to jest jak zwykle pomoc, jak to mówi choćby Marcin Derwał, kroplówką.
To znaczy, trochę systemów wam damy, ale to nie zaspokoi, jakby nie zastąpi tego, jak wiele tych systemów mieli Ukraińcy na początku wojny. Bo oczywiście ten system S-300 z lat 80. no to nie jest tak super system, jak system, który na przykład dostaną ze Stanów Zjednoczonych Ukraińcy, ale ten system jest bardzo skuteczny, bardzo wydajny i on rzeczywiście, jak się zrobi zdjęcia ze środka, to wygląda, no, jest z lat 80., nie ma takich super, to bardziej wygląda jak sonar w środku, te radary, niż jak te super ekstra nowoczesne wyświetlacze komputerowe i tak dalej. No ale nieważne jest to, jak to wygląda, ważne, czy to jest skuteczne i ważne, jak jest tego dużo, bo Ukraina jest duża i jak trzeba ostrzeliwać miasta, to na początku przecież, niech Państwo zwrócą uwagę, Kijów, ja mieszkałem w Kijowie 2 miesiące, przypominam, no oczywiście wyjeżdżałem na front, więc pewnie to wyszło z miesiąc, ale jednak z miesiąc byłem w Kijowie. I Kijów, centrum, owszem, był ostrzeliwany, ale zazwyczaj jak rakiety leciały na centrum, to były zestrzeliwane. A w październiku doszło do takiej sytuacji, że całe centrum Kijowa, rejon Szewczenkowski, nawet obok Majdanu, spadły rosyjskie pociski i drony. To się wydarzyło między innymi właśnie dlatego, że się skończyła częściowo amunicja do systemów S-300, że większość tych systemów przerzucono po prostu bliżej frontu, żeby chronić inne miejsca i Kijów przez to był trochę mniej chroniony. Ja po prostu zmierzam do tego, że to, co daje Zachód, nie wyrównuje tych strat, które przy każdym takim ostrzale ponoszą Ukraińcy, starając się po prostu bronić swojego nieba. Teraz jest z tym jest lepiej dzięki tej pomocy, która przyszła w październiku, ale śmiem uważać, że dalej jest gorzej niż na przykład było w lutym, na początku wojny, bo wtedy po prostu mieli Ukraińcy więcej tego swojego sprzętu, starego, rosyjskiego, sowieckiego, ale więcej. I to im pozwalało się dobrze bronić przed tymi atakami, a umówmy się, wtedy mieli o wiele więcej pocisków manewrujących. Rosjanie teraz mają o wiele mniej. Dalej mają na tyle, żeby co tydzień ostrzeliwać te obiekty infrastruktury krytycznej. No i dalej niestety mają na tyle, że, no, że część z tych rakiet trafia, no i to jest problem, bo to są... Te obiekty powinny być chronione tak, że się nie zestrzeli, znaczy, że nic nie trafi, no ale nie da się tak zrobić. Nie z tymi możliwościami, jakie mają w tej chwili Ukraińcy. Oczywiście to by się dało rozwiązać. Jest nawet zdanie, jest nawet jedno słowo, które by to rozwiązało, które było odmieniane przez polskich polityków, między innymi niemieckich w ostatnich miesiącach, po prostu wymieniane, nie odmieniane, bo patriot to raczej trudno. Chociaż nie, nasi też odmieniali patrioty i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza minister Błaszczak chyba. No ale no, tego Amerykanie nie chcą na razie dać, zresztą szkolenie na tym systemie jest bardzo długie. Może już trwa, różne są informacje na ten temat. Ja się nie podejmuję określić, czy już trwa, czy nie trwa, czy zostaną przekazane, czy nie. Na pewno by załatwiły wiele problemów w Ukrainie. No ale to jest ogólnie tak, że gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się i NATO przekazać pewnego rodzaju uzbrojenie, choćby systemy ATACMS, w sensie systemy to już są HIMARS, ale chodzi o same pociski rakietowe ATACMS, które mają o wiele lepszy zasięg niż HIMARS i które pozwoliłyby choćby Ukraińcom w tej chwili razić już skoncentrowane siły rosyjskie na Białorusi, zanim ci Białorusini zaczną atakować razem z Rosjanami, albo zanim Rosjanie zaczną atakować z Białorusi, no to nawet może nie w Białorusi, bo nie chcą prowokować Białorusi, ale w obwodzie briańskim czy białgorodzkim, no to by na pewno wiele zmieniło, tak samo zmieniłoby całkowicie sytuację Krymu i tak dalej, no ale na razie tego nie mamy. Na razie Stany Zjednoczone osłabiają Rosję, pomagając Ukrainie, a nie są skupione na tym, żeby pomóc na tyle Ukrainie, że mogła wygrać wojnę. To też sobie trzeba wprost, proszę Państwa, powiedzieć, że Stany wcale nie pomagają tylko dlatego, że są nagle miłującym pokój mocarstwem, które postanowiło bronić demokracji. To jest też tak, że Stany załatwiają swoje interesy, jak większość. No tak wygląda polityka międzynarodowa. Ja już, tak jak pan redaktor powiedział, nie siedzę w kwietniu w schronie w Kijowie albo na froncie w Kijowie, albo nie jestem już w Buczy. Już parę miesięcy też mnie czegoś nauczyły na tej wojnie. I już trochę mam no, gorsze znów zdanie o wielu kwestiach, o polityce, o wielu kwestiach i staram się patrzeć naprawdę realnie na pewne rzeczy i no niestety przy całym moim szacunku do Stanów Zjednoczonych i radości z tego, że akurat jest taki prezydent, który wspiera, bo przecież mógłby być inny i wcale by nie wspierał
albo na pewno na inną skalę. I dzięki niemu w ogóle Ukraina się broni, bo też się umówmy, że gdyby nie Joe Biden, to prawdopodobnie zupełnie inaczej wyglądałaby w tej chwili sytuacja Ukrainy. No to jednak dalej musimy zwrócić uwagę na to, że dalej tam jest uprawiana polityka i to nie jest tak, że ta pomoc dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych jest skupiona na tym, żeby Ukraina mogła wygrać wojnę. Ona jest skupiona na tym, żeby jak najbardziej osłabić Rosję. Rosja jest możliwym sojusznikiem Chin. Chiny są rywalem i no niestety, no to jest polityka, proszę Państwa, a nie empatia. Okej, dziękuję bardzo. No nie od dziś wiadomo, że wojna poza zainteresowanym terytorium to najlepszy poligon do tego, żeby przetestować albo wyczyścić magazyny. Mateusz, ja mam jeszcze takie pytanie na koniec, zanim tutaj wygłoszę monolog na koniec i oddam głos Robertowi na rozluźnienie, tak, może zero-jedynkowo, Metallica czy YouTube? Kurczę, no na jednym i na drugim koncercie byłem, chyba teraz YouTube. Kiedyś jak miałem 15 lat i długie włosy, to Metallica, a teraz chyba YouTube i Bono zdecydowanie. Okej, okay, cieszę. W ogóle chciałem poprosić, żebyśmy na koniec, bo idą święta i to już za parę dni. Ja ogólnie też kocham święta i już w te święta chcę być w domu, bo w Wielkanoc byłem tutaj, a teraz jednak czuję, że już chcę jednak, nie chcę robić tego swojej rodzinie, więc wrócę dzień przed Wigilią do domu i też potem zostanę sobie, zrobię sobie tą przerwę. Ale żebyśmy właśnie, może miało być podsumowanie, to może chwilę dość Ukrainy, może Państwo mają ochotę zapytać o coś, albo porozmawiamy o coś, albo Państwo chcą powiedzieć o czymś innym, o czymś właśnie, co było przez ten rok fajnego, bo ja rzeczywiście, no jestem już na tym. To ja mam pytanie z mojej dziedziny. Dobra, to ja mam pytanie z mojej dziedziny. Co udało ci się z kulinariów spróbować, czego, o czym w życiu nie słyszałeś, a ci bardzo zasmakowało? Może było coś takiego w tym roku? O, to miałeś okazję? Nie słyszałem, bo słyszałem, ale nigdy nie miałem okazji spróbować i paradoksalnie słyszałem o tym w polskiej kuchni, a spróbowałem tego tutaj. Mianowicie, jak poszedłem na mecz Polski z Arabią Saudyjską, z Meksykiem, kiedy to było, zaraz, który to był mecz, to był pierwszy mecz, to był mecz z Meksykiem, Szczęsny na bronią karnego, to jak poszedłem na ten mecz tu w Ukrainie, w Kijowie, na do baru w Kijowie, który był otwarty, bo akurat prezydent Zeleński miał spotkanie z premierem Morawieckim, który przyjechał do Kijowa, to Ukraińcy postawili mi, jak zobaczyli, że jestem Polakiem, pomijając to, że postawili wódkę, bo to przecież to by było, to gdyby tego nie zrobili, to by nie byli sobą. Na szczęście był jeszcze ze mną operator, więc jak wypiłem parę kieliszków, to on mógł poprowadzić, ale przede wszystkim postawili nam raki. I te raki naprawdę były smaczne. Oczywiście to jest mało, mało do zjedzenia, ale było to coś ciekawego na pewno. Ja lubię bardzo owoce morza, ale to było coś innego i rzeczywiście było bardzo smaczne. One były duszone na takim bulionie chyba i naprawdę, naprawdę to coś ciekawego, co mnie zaskoczyło, choć trudno mi się to jadło też dlatego, że to jednak żywe stworzenie to z jednej strony, ale ja jem mięso, nie umiem sobie odmówić, ale też ogólnie to było coś nowego. To z kulinariów to było bardzo smaczne, a jeśli chodzi o taką jeszcze ukraińską kuchnię, to ja bardzo polecam. Jest taka restauracja w Kijowie, ona już jest czynna znów, Kłopotenki, blisko cerkwi świętego Andrzeja. Kłopotenko wygrał Masterchefa ukraińskiego jakiś czas temu. On jest takim zwolennikiem i miłośnikiem w ogóle kuchni ukraińskiej, takiej starej, ale robionej na fusion, tak można powiedzieć. No to tam jadłem przepyszny barszcz na kopconej gruszce, gdzie ja jestem miłośnikiem polskiego barszczu. Nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem ukraińskiego barszczu, a ten barszcz był czymś przepysznym po prostu i polecam w ogóle tą restaurację i przepisy i pana Kłopotenkę. To on wywalczył między innymi, to on całą tą inicjatywę podjął, żeby barszcz ukraiński był zapisany tam właśnie na liście Światowego Dziedzictwa Kultury, jeśli chodzi o Ukrainę. I tam jadłem, proszę państwa, deser taki jabłkowy, do którego były podane, uwaga, uwaga, suszone pszczoły. Te pszczoły nie były w ogóle smaczne, ale ten deser był bardzo smaczny. To tak z takich dziwnych kulinarnych rzeczy, które mi się udało zjeść mimo wojny w Ukrainie. No to powiem, że to wyzwanie, szacunek. W takim razie ja też pociągnę jeszcze trochę wątek ten prywatny może, ale możemy to oczywiście połączyć. Jak się spotkamy w Gdańsku, ja zawsze wszystkich gości zapraszam na tatara, bo
gdzie nie jestem, to no. bardzo, bardzo chętnie próbuję w różnych miejscach, a wiem, gdzie w Gdańsku jest najlepszy, więc tu serdecznie zapraszam. Liczę też na dobre słowo u Igora Tracza, u dobre słowo u naszego koszykarza z NBA. Z twojej strony, także jesteśmy gotowi. Wyczerpujemy powoli audycję. Ja oddam głos Robertowi na podsumowanie. Jeszcze raz dziękuję. Ciepłych nocy i spokojnych czasów życzę. Do usłyszenia następnym razem, Mateusz. Mam nadzieję, że już niedługo. Dziękuję. No to podsumowujemy. Moi drodzy, tak jak kończy się ten rok, tak kończy się też nasza audycja, ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy rzeczywiście tutaj wszyscy chyba, to wyraźmy to chociaż jakimś kciukiem do góry i tak dalej, Mateuszowi życzyli wszystkiego dobrego. Nie tylko jeszcze w tym roku, ale przede wszystkim w tym przyszłym roku, bo on dobrze się chyba zapowiada i mam nadzieję, że taki też będzie, Mateusz, dla ciebie. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, bo było fantastyczne jak zawsze. I zapraszamy w tym nowym roku z tymi pozytywnymi wiadomościami, nie tylko z Ukrainy, ale także właśnie od ciebie. Może oprócz tej nagrody Grand Press pojawią się jeszcze inne ciekawe rzeczy, a może w końcu chociażby początek książki, tak? Czy też właśnie tego dokumentu, o którym dzisiaj wspominałeś. Tego wszystkiego ci bardzo serdecznie życzymy i za to trzymamy też kciuki. Właśnie. Także Mateusz, serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Widzę, że tutaj jest jeszcze takie pytanie pani Laurki a propos wiecowania niektórych jednostek wojskowych. Zdarzyły się pojedyncze przypadki tutaj w Donbasie, zwłaszcza w okolicach Bachmutu. Pojedynczy przypadek, o którym ja wiem, to jest ten przypadek z 57. Brygady, która już została zrotowana cała. No, ci żołnierze ponieśli bardzo duże straty. No i no, wiadomo, że po 2-3 miesiącach, ja mogę też to potwierdzić, tak? Moi znajomi, których mam, byli w warunkach pod Bachmutem w Soledarze, naprawdę takich ciężkich warunkach, to nie powiem, że zaczynali wiecować, ale zupełnie inne mieli już morale pod koniec. Wtedy już ludzie myślą głównie o tym, żeby zostać zrotowanym, po prostu człowiek myśli o tym, żeby wyjechać z frontu, żeby wrócić do domu, żeby może święta spędzić właśnie z rodziną. I był taki pojedynczy przypadek, na pewno różne były nastroje, ale to też wynikało z tego, że to wszystko wynika z jednej też rzeczy, którą robią Ukraińcy. Ukraińcy długo trzymają żołnierzy na froncie. Długo zwlekają z rotacją. Z jednej strony ja to zawsze krytykuję i to jest złe. Z drugiej strony jednak, jak mi to dzisiaj powiedział jeden z wyższych dowódców ukraińskich, Ukraińcy mają cały czas rezerwę, którą trzymają. I to jest bardzo ważne. To jest kluczowe dla nich, że oni mają część, mają ten korpus rezerwowy, którego nie używają, cały czas go trzymają, gdyby wydarzyło się coś strasznego. Tak choćby jak może być ten atak na Kijów ewentualny. Jest, można wiele rzeczy powiedzieć o generale Załużnym, głównodowodzącym sił ukraińskim. On jest tutaj kochany przez swoich żołnierzy, mimo różnych decyzji, ale na pewno jest człowiekiem, który bardzo długodystansowo patrzy na tą wojnę. On po prostu zabezpiecza się z każdej strony. On robi wszystko, żeby tą wojnę wygrać po prostu, co by się nie wydarzyło. I też tego mogą wynikać takie sytuacje, jak ta właśnie sytuacja z wiecowaniem. Ale mówię, to są pojedyncze przypadki. I tak jak mi powiedział mój kolega, który służył w 2014 roku, kiedy o tym z nim rozmawiałem, w 2014 czy 2015 roku mówił, że miał, że zna 7 takich przypadków, do których doszło. 7 oddziałów, które coś takiego zrobiły. I teraz słyszymy o jednym. Jak wiemy, wojna dalej trwa, Ukraina jej nie przegrała, więc no po prostu takie przypadki w takich skrajnych warunkach wojskowych się chyba zdarzają. A ja w takim razie bym chciał zapytać już na koniec, czy jest jakaś potrawa, która się Państwu kojarzy ze świętami bożonarodzowymi tak najbardziej. Jedna. Jakby trzeba było wybrać jedną, bo ja na przykład mam problem, żeby wybrać jedną. Choć chyba jakbym musiał, to bym wybrał, ale jedna. Kasia się zgłasza, to na pewno nam powie. No dla mnie to pierogi. No. Bez pierogów nie ma świąt. Kasia? Barszcz czerwony z łóżkami. No ja bym nie zapomniał o bigosie. A właśnie, uwielbiam. A właśnie też. Barszcz czerwony z łóżkami. Kurczę. Nie ten ukraiński barszcz, tylko barszcz czerwony z łóżkami. To jest jednak
babcinie. Prawdziwym zakwasie. A pierogi to tak. Ja cały czas tutaj jem. Tak, tak. Pierogi to ja cały czas tutaj jem. To w Ukrainie to jest już, to już teraz dla mnie, to już mi się pierogi z Ukrainą kojarzą. No dobrze, a to ja jeszcze się tutaj włączę. Jako gastronom z wykształcenia, to od zawsze jest wojna, czy uszka w barszczu, czy uszka smażone. Barszczu, tylko w barszczu. Ja nawet nie wiedziałem, że mogą być smażone. No właśnie. No to ale... proszę spróbować, zapraszam. Surowe, smażone na głębokim oleju. Podziękujecie mi za to. Nie trzeba, ale spróbujcie. Artur, czy ty się zgłaszasz jeszcze, Sylwia? Tak, jeszcze chciałem ten powiedzieć o tej potrawie. Mnie się kojarzy to kluski z makiem. To jest taka galicyjska potrawa. Tak, jak to śmiało, nawet. Z Krakowa. Nawet bez łapek. Z Krakowa. Tak, jasne, że tak. To mnie się... A u nas kutia na Lubelszczyźnie. U nas makiem. Ale kluski z makiem chyba też. To jest podobne, nie? Kutie trochę inaczej się robi, ale mniej więcej to tak. Na tym samym polega. Składniki są podobne, także kwestia przygotowania tego wszystkiego. No i w kuti nie ma klusek. No i zobaczcie, 21.32, poszedł temat jedzenia, koniec audycji, a tu się zaczęło. No Mateusz, trzeba było od tego zacząć. Bo wszyscy głodni tak, są. Nie, no bo wojna wojną, ale trzeba też o jakimś życiu porozmawiać. No. Jeszcze a propos Ukrainy i wojny, to tylko wam mogę powiedzieć, że ta słynna kolęda, Carol of the Bells, która tam jest wykorzystywana, John Williams ją na przykład wykorzystał, w Kevinie sam w domu, to jest ukraińska kolęda. Ja ją zresztą wrzucę za jakiś czas na Twittera. Tylko po prostu została no, zaaranżowana i to jest ukraiński w ogóle, ukraińska, no po prostu utwór. Ja o tym totalnie nie wiedziałem, dopóki nie przyjechałem na Ukrainę i dopóki mnie kiedyś nie zbudziło wybite to w jednym z zegarów, dzwoneczkami po prostu, wybita ta melodia w kwietniu, więc miałem takie, Jezu, dlaczego nie mają kolędę z Kevina samego w domu w tym, wypuszczaną w kwietniu, w zegarze przy jednym z kościołów, z cerkwi. No a potem się okazało, że po prostu byłem niedouczony. Dokładnie. Jeszcze świąt. To teraz Sylwia jeszcze. Zapraszam, Sylwia, śmiało. Twój czas. Dobry wieczór. No to nie, no to dla mnie moczka oczywiście, bo ja jestem ze Śląska. Ale ja... Co to jest? To jest taki deser na bazie piernika z bakaliami, z suszonymi owocami. No pycha, okay. Natomiast wygląda okropnie. Od razu powiem, że wygląda to no wielkie coś brązowego z dziwnej konsystencji. Ale ja troszeczkę, no. Proszę mówić, nie, to ja później pani też coś powiem a propos Śląska. Myślę, to nie, to ja chciałam tylko tak, w związku z tym, że jest nas tu bardzo dużo i to prawdopodobnie jest ostatnia audycja przed świętami, choć z Radiem Rebeliant nigdy nic nie wiadomo. Więc chciałam wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie podziękować. My 23 mamy 6 miesięcy. W ciągu tych 6 miesięcy udało nam się zaprosić 60 gości. Oczywiście robimy to dla siebie z pasją, ale też dla was i bardzo serdecznie dziękuję za to, że bywacie na tych audycjach, że dajecie nam siłę, wsparcie. Bo nie ukrywam, że czasem jest trudno, czasem jest ciężko. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, nikt nam za to nie płaci. Więc robimy to autentycznie tylko dlatego, żeby pomóc opozycji, dać im, tak jak mówimy cały czas, przestrzeń, platformę, żeby po prostu wyszli do społeczeństwa na Twitterze, które jest chłonne ich. Więc bardzo doceniam to, że jesteście, bardzo doceniam to, że politycy nam zaufali i przychodzą i to są audycje 2-3 godzinne, a już jak mamy takich gości jak pan Mateusz czy Wojtek Zawioła, który będzie jeszcze w tym roku podsumowywał z nami politycznie i sportowo mijający rok, czy pan Zbyszek Hołdys, to serca nam rosną i jeszcze nam się bardziej chce. Jeszcze tylko powiem, że w przyszłym roku oprócz polityki nastawiamy się też na edukację, więc będziemy zapraszać dużo więcej ekspertów. Super. Także grono nam się prowadzących powiększa. Mamy nadzieję, panie Mateuszu, że będzie pan jednak co jakiś czas nas odwiedzał, bo audycja z panem, no to jest... Z największą przyjemnością. Bardzo dziękuję. Robicie coś w rodzaju polskiego Hyde Parku. Hyde Parku, ale mówię teraz, po prostu to jest coś, czego nie ma, czego brakuje. Brakuje takich mediów, brakuje takich platform, żeby po prostu można było normalnie z ludźmi porozmawiać. I to jest tak. Ekstra. I to nie jest forma wywiadu i ping-ponga. Tak, ani ping-ponga, że jest ograniczony czas, tak. Zawsze można dopytać. No i przy okazji chciałam wszystkim serdecznie złożyć wszystkim serdeczne życzenia świąteczne, spokoju,
No i takiej odwagi, którą dzisiaj pokazał pan Mateusz, bo jednak dziennikarze i media no, nie zawsze nam pokazują to, że można mówić wprost o tym, co nas w polityce boli, a dzisiaj bardzo dużo takich rzeczy usłyszałam. Tak jak kiedyś usłyszałam, że pan Mateusz jednak nie jest obowiązany żadnym kontraktem, że nie może się wypowiadać o dzisiejszej władzy, to bardzo, bardzo to doceniam, że otwiera pan jeszcze oczy nam na pewne rzeczy, których my pewnie jeszcze nie dostrzegamy. Więc wszystkim życzę spokojnych świąt, żeby nam w przyszłym roku się dalej chciało i żeby pod koniec przyszłego roku każdy z nas powiedział, no udało nam się i będziemy żyć w normalnych czasach w końcu. No a panu, panie Mateuszu, no siły, jeszcze raz siły i ma pan w nas ogromne wsparcie, przynajmniej psychiczne, więcej zrobić nie możemy. Dobra, już oddaję głos i dziękuję. Pani Sylwia, żadna to odwaga mówić prawdę, tak mi się wydaje. Więc ja nic wielkiego nie zrobiłem. Raczej to takie moje przemyślenia, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, pewne rzeczy mnie po prostu bolą, choć nie wiem, czy jestem osobą, która ma podstawy, żeby się skarżyć, czy kogoś krytykować, no ale po prostu chciałbym, no mówię, jako Polak chciałbym żyć w lepszej Ale to powiem panu jako ciekawostkę, że nawet poprosić dziennikarzy o pokazanie nam misyjności mediów w dzisiejszych czasach, to jest bardzo trudne. Nawet na to się dziennikarze nie chcą godzić. Także to jest autentycznie dla mnie odwaga, że jednak jest pan pierwszym dziennikarzem, który powiedział pewne rzeczy, pewne fakty, o których wszyscy dziennikarze wiedzą, oczywiście z tej demokratycznej strony. Natomiast bardzo trudno ich namówić na rozmowę, bardzo trudno. No właściwie jest pan pierwszy... Ja kiedyś za to oberwę, wie pani. Ja myślę, że to dość szybko, bo ja obrywam za ten swój język niewyparzony i za mówienie prawdy. Ale no życie, no na szczęście wtedy najwyżej będę filmy robił. Jak już nie będę bardziej, to bardzo redakcji, doceniamy. No, to nie jest nic wyjątkowego. A propos Śląska, to niech pani sobie wyobrazi, że mam takiego znajomego, to jest Wieczysław i on był ranny. Zresztą w ogóle ma grupę inwalidzką i to, że on służy w wojsku, to jest też takie trochę zrobione na krzywy ryj, mówiąc bardzo brzydko i kolokwialnie. Po prostu to jest takie załatwione, że on dalej może być w wojsku, bo on chce. Bo walczył w 14, w 15 roku i dalej jeszcze służy, a teraz też będzie jechał na leczenie. No i w każdym razie latem był na leczeniu w Polsce, no i był właśnie w Katowicach. Nie pamiętam, co tam miał, ale jakąś konsultację lekarską. No i pisze do mnie, idę na golonkę. Mówię, nie, jak jesteś na Śląsku, to musisz pójść na coś o wiele lepszego niż jakaś tam golonka, która ci się tak z Polską kojarzy. Jak jesteś na Śląsku, to spróbuj rolady. No i zachwycony rzeczywiście wrócił, znalazłem mu też tam szybko w Google jakąś restaurację, wysłałem i wrócił taki, że o, jaka to zupełnie inna kuchnia, on tego nie znał, nie wiedział, że Polska bywa różnorodna, bo mu się zawsze kojarzyło, że my jesteśmy tacy, że u nich jest duża różnorodność między rejonami, a że u nas to jest po prostu wszystko takie samo, a to przecież jest nieprawda, Polska jest bardzo, bardzo różnorodna, choćby ten Gdański to Pomorze i Śląsk to pokazują. Choć też mam wrażenie, że są tacy politycy w Polsce, którzy bardzo chcieli, żeby wszystko było takie samo i wszystko było jednakowe i nie było żadnej różnorodności. Ale to prawda, bo na potwierdzenie pana słów z kolei powiem, że ja też robię duży festiwal na Śląsku i rok temu gościłam też nasze radio i prowadzących na tym festiwalu. 3 dni trochę imprezowaliśmy i tam zaprosiłam ich na obiad, to właściwie cała grupa właśnie wzięła rolady. Także to autentycznie jest charakterystyczne dla Śląska. No ale niestety nie na Wigilię. Do tego kapusta czerwona i oczywiście kluski śląskie. Nie, oczywiście, typowo ale ja wiem, że po prostu wy macie bardzo tą kuchnię, macie wiele różnych dań, bo ja mam ciocię w Tychach i chrzestną w ogóle, która tam wyjechała i po prostu ja zawsze jak tam jeździłem, to bardzo różnych rzeczy próbowałem i zawsze miałem takie, wow, to jest inna kuchnia niż ta, którą ja znam z domu. No w ogóle ciekawa jest bardzo kultura śląska. Ja mam też taką nadzieję, że jakoś gdzieś kiedyś to będzie bardziej promowane też przez Polskę, a nie z takim lękiem będzie do tego podejście. No, ale to prawda. Więc ja jeszcze raz od wszystkich dla pana wszystkiego dobrego, spokoju i siły, a dla wszystkich słuchaczy no spokojnych tych świąt, żebyśmy się uśmiechnęli 1 stycznia wszyscy razem. Dzięki. Dziękujemy. Tu jeszcze Artur łapkę wyciągnął i Adrian, także Artur zapraszam i za chwilę Robert podsumowanie. Dzięki Boguś. No nie daliście mi się dzisiaj nagadać, więc pod koniec. Przepraszam Mateusz, ja tak przeszedłem formę po imieniu, ale to tylko,
Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że nabrałem takiego wielkiego szacunku do ciebie, to po pierwsze, ale przede wszystkim, że ty jesteś tak mile tu widziany i tak częstym gościem, że ja już czasami zapominam, nie tyle zapominam, czy się bardzo dobrze czuję, tak jakbyś był częścią naszego tego zespołu, jednym z nas, a my sobie mówimy po imieniu wszyscy, także tak przyszedłem trochę na tryb po imieniu, ale z szacunkiem, muszę cię zapewnić, że na pewno z szacunkiem. No to bardzo dobrze. Coś humorystycznego dla ciebie, bo tutaj Sylwia to jest nasza szefowa. Sylwia tak mówiła właśnie o tych, że nie bierze się tutaj, to robimy po prostu, bo lubimy, kochamy to, co robimy w radiu, że prowadzimy te audycje. To bardziej tak humorystycznie, Sylwia już na pewno wie, co chcę powiedzieć. Mówi, że nie pobieramy za to wynagrodzenia. To wyobraź sobie, że ostatnio prowadziłem audycję. No dość tak audycję dość długo, sam prowadziłem audycję i Sylwia powiedziała, mówi, gdzieś tam napisała, że mówi, to ja idę sobie, będę słuchała, ale idę w międzyczasie, zrobię zakupy pod choinkę. Prezenty zrobię, czyli internetowe zakupy. No i tak ciągnę tą audycję, mówi, długo będziesz jeszcze ten, mówię, bo może już kończymy, już gość zmęczony. Ja mówię, jeszcze trochę zostało, a co? A no bo ja już... praktycznie kończę zakupy, bo wyczyściłeś mi kartę. Także no wyczyściłem jej kartę, to odniosłem takie wrażenie, że po prostu tak jakbym przywłaszczył sobie pieniądze, to tak humorystycznie. Także całą kartę wyczyściłem. Sylwia, dzięki ci serdeczne za te wyczyszczenie tej karty. Przyznam się szczerze, konta swojego jeszcze nie sprawdzałem. Może po nowym roku sprawdzę. Także Mateusz, serdeczne dzięki, wszystkiego dobrego. Ja trzymam kciuki za to, żebyś do tego Rzymu pojechał i wiem, że ci się uda. Jak przyjedziesz z Rzymu, to może się odezwiemy, wymienimy swoje spostrzeżenia. Ja też powiem ci, że ostatni raz byłem 3-4 lata temu i się dużo zmieniło. Także od tego czasu, co ja pamiętam Rzym, a jeszcze pamiętam Rzym z lat 90. Tak. Ale trzymam kciuki, że dojedziesz. Niech się pali, niech się wali, jak ty powiedziałeś, muszę tam być. Dla was wszystkich. Słuchacze, koledzy, koleżanki redakcyjni, wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych, wesołych świąt. Przed nowym rokiem będziemy się jeszcze słyszeli, bo już jest zapowiedź jednej z audycji podsumowującej. Także trzymajcie się cieplutko. Co sobie zamarzycie, jakie prezenty pod choinkę, niech się spełnią. I jeszcze na koniec. Wszyscy mówią, że będzie bardzo dobrze w przyszłym roku. Tak, będzie super. Nie będzie bardzo dobrze, będzie super. Wygramy wybory. Dobranoc, wszystkiego dobrego. Dzięki, Artur. No to jeszcze Adrian tutaj podnosi rączkę. Śmiało, Adrian. A jak już zaczynałem, tak i skończę. Ja mam jedną taką obawę właśnie z tego pierwszego, że nie zdążyłem zadać na początku tego pytania odnośnie tego ataku na Galicję tutaj wschodnią z Białorusi, jeżeli taki byłby. No to po pierwsze, na pewno ta Galicja Wschodnia będzie się bronić. Tam są tereny, ja pamiętam na początku wojny, myśmy wozili naszym kolegom z tutaj tej Galicji, znaczy no, sąsiadom, kolegom, bo każdy ma tutaj jakieś tam dalsze, bliższe znajomości, wysyłaliśmy im motorolki, widzieliśmy jak to było organizowane, ta samopomoc, te blokposty na każdym tym, ale tutaj mam też taką pewną obawę, czy nasi, kurczę, nie chciałbym być źle zrozumiany. Powiem to tak, jeżeli Lwów byłby atakowany, to podejrzewam, że tych batalionów ochotniczych na Ukrainie Zachodniej, i to podejrzewam, że w szyku zwartym by weszły z Polski całe te bataliony ochotnicze. Nie podejrzewam, żeby... Nie wyobrażam sobie, żeby nasz rząd nie wspomógł Ukrainy w obronie Lwowa, czyli naszej, no ja jestem tutaj akurat nie z województwa byłego lwowskiego, teraz podkarpackiego, i to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Lwów nie został zniszczony w czasie wojny. Tam jest to wszystko, co nasze pokolenia, nasze wspólnie z Ukraińcami zresztą tutaj też, wypracowały przez wieki. I nie wyobrażam sobie, żeby tam spadły jakieś bomby czy katiusze waliły w Lwów i nie byłoby jakiejś reakcji nawet pod stołem polskiej. No, dla mnie to jest na początku wojny się nad tym zastanawiałem, czy w ogóle Rosjanie przekroczą tą linię
drugiej RP, czy oni w ogóle tu się będą pchali. Według mnie to powinna być nasza czerwona linia naszej polityki i powinno być po prostu w razie czego dajemy Ukraińcom wtedy wszystko, co mamy, żebyśmy mieli, żeby zawsze był kij i marchewka na ruskich, żeby to mimo wszystko załatwić dyplomatycznie, bo nie wyobrażam sobie straty naszego dziedzictwa kulturowego de facto na zachodniej Ukrainie. Dobra, dziękuję w takim razie bardzo, miłej nocy i dziękuję za wspaniały pokój. Obawiam się, jeżeli mogę, znaczy obawiam, z jednej strony obawiam, z drugiej strony może to dobrze. Ja cały czas mam jednak znak zapytania, czy my się powinniśmy, jednak się cieszę, że ta wojna się toczy na terenie Ukrainy, a nie na terenie Polski. I naprawdę dalej uważam, że ona by się toczyła na terenie Polski, gdyby Ukraina padła. Prędzej czy później, żebyśmy mieli ten problem. I uważam, że Polska nic nie zrobi, jeżeli będzie dojdzie do takiego ataku. I dopóki nie dojdzie naprawdę do ataku ze strony Rosji, to Polska w żaden sposób się nie zaangażuje na Ukrainie. I to z jednej strony oczywiście wynika po prostu też z doktryny po prostu natowskiej, że my musimy być tym graczem atakowanym, a nie tym atakującym. Na jakiekolwiek wyprzedzające uderzenie nie może wejść w grę. No a z drugiej strony to po prostu wynika z lęku, ze strachu przed tym, że po prostu ta Polska by mogła być w tą wojnę wciągnięta i to jedno. Z drugiej strony jest też, myślę, że politycy sobie zdają sprawę nawet tego rządu, że no, oni się też kierują tym, co chce społeczeństwo, a społeczeństwo nie chce Polski w wojnie, więc jeśli dojdzie do takiego ataku na Wołyń albo gdzieś dalej, ale na Wołyniu ich zatrzymają, tego jestem pewien, no to po prostu to się znowu będzie wiązało z wyniszczeniem, ze stratami olbrzymimi i tak dalej. No to no po prostu będziemy to mieli obok siebie, nie? To jest ten problem, ale nic nie zrobimy, o tym jestem przekonany. Niestety, ale jeżeli tą wojnę Ukraina ma wygrać, znowu wróciliśmy do wojny, a tak było miło z tymi potrawami, ale to akurat nie jest zarzut, tylko po prostu ja też wiem, że ja na to schodzę, to po prostu musi jeszcze przeżyć ten atak zmobilizowanej armii rosyjskiej. Potem zostanie już tylko broń atomowa, a potem, no potem już nic Rosji nie zostanie. Myślę, że każdy, kto na to patrzył trzeźwo, na to, co się tutaj dzieje, zdawał sobie z tego sprawę, że niestety, ale ta wojna się nie skończy po pierwszej większej klęsce rosyjskiej, po drugiej, trzeciej czy dziesiątej, tylko po prostu no, będzie na wyniszczenie, no i to jeszcze potrwa. Dziękujemy bardzo. Ja tylko przypomnę, usmażcie uszka. Podziękujecie mi, Robert. Będziemy o tym na pewno pamiętali wszyscy, sam jestem ciekawy, bo nigdy takich jeszcze nie jadłem. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, moi drodzy, to tuż przed świętami, ale obserwujcie cały czas i Radio Rebeliant tutaj na Twitterze, ale także i stronę facebookową oraz YouTube'a, tam pojawiają się wszystkie nasze audycje i możecie w każdej chwili je sobie odsłuchać, nie tylko raz, ale jeszcze do nich pewnie wrócić, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Oczywiście zapraszamy w nasze szeregi, te drzwi są zawsze dla Was otwarte na wszystkie nasze audycje. 29, jak powiedziała już Sylwia, będzie spotkanie z Wojtkiem Zawiołą i tutaj to nie będzie pewnie typowe spotkanie, to już do tego nas trochę Wojtek przyzwyczaił, także no szykuje się coś fajnego, to tak między świętami a Nowym Rokiem, więc może wpadniemy w taki karnawałowy trochę nastrój oczywiście i chwilę ta nasza głowa gdzieś tam zawiruje. To będzie ciekawe. Jeszcze raz dziękuję Mateuszowi, wszystkim słuchaczom i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja też bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze tylko odpowiem, bo widzę, że jeszcze było jedno pytanie, na które nie odpowiedziałem. A propos tutaj w komentarzach. Tak, rzeczywiście większość ludzi, którzy zostali w Bachmucie, to ludzie, którzy czekają na ruski mir, którzy czekają na Rosjan. W Bachmucie, w Soledarze, w Siewierzku, tak. Większość proukraińskich cywilów uciekła, w ogóle większość mieszkańców uciekła, no ale no to są miasta, Bachmut miał 70 tysięcy mieszkańców przed wojną, więc nawet jak te, nie wiem, 1500 osób zostało, czy nawet więcej, a teraz już myślę, że naprawdę to jest kwestia 2000 max, no to choć może źle to szacuję. Tutaj nie mam pewności, to jest takie szacowanie, jak patrzę,
na te konkretne osiedla, bo mieszkałem przecież w Bachmucie, wynajmowałem tam mieszkanie w lipcu, więc trochę akurat to miasto znam. W każdym razie tam rzeczywiście większość ludzi jest w tej chwili, tych, którzy zostali, to są prorosyjscy, jeżeli nie wszyscy. A ja dziękuję Państwu po raz kolejny za rozmowę. Życzę wesołych, spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, prawdziwych, takich ciepłych, żeby naładować akumulatory, żeby dawały po prostu radość osobom samotnym też, żeby po prostu dawały nadzieję, bo to też dla osób samotniejszych jest po prostu też wcale nie taki wesoły, też cięższy czas i ja wiem też, że wiele osób nie lubi świąt, ale żeby te święta były miłe i wesołe i żeby też no, ten rok się dobrze zaczął dla nas wszystkich. Nawet no, już mamy tą wojnę i musimy się z tym pogodzić, że ona jest, w sensie niekoniecznie pogodzić, ale po prostu zdawać sobie sprawę, że ona jest, ale mimo wszystko musimy też normalnie żyć, przynajmniej Państwo, bo ja te trochę jednak mam inną perspektywę. No i po prostu życzę Wam, żebyście byli szczęśliwi i mieli fajne święta. Sam bym też chciał mieć takie. No i tym ludziom tutaj chciałbym życzyć im, że powiem to zdanie, które od dawna chcę powiedzieć. Jeszcze nie umarła w Ukrainie ni sława, ani wola. Jeszcze kurde, to jest osobiste bardzo, ale jeszcze nie umarła Ukrainy ni sława, ani wola. Jeszcze Wam, bratia Ukraińcy, uśmiechnie co dola. Tego życzę Ukrainie na przyszły rok. Niech się wiedzie. Wszystkiego dobrego, ciepłej nocy, bezpiecznej podróży do celu, bo wiem, że jeszcze kilka kilometrów zostało. Mateuszu, dziękuję i tak jeszcze do wszystkich. Jedzmy ryby, bo nikt nie wspomniał o rybach. Jedzmy ryby. Zdrowych, rodzinnych świąt. Dziękuję, dobrej nocy wszystkim. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.